możemy przejść już do pierwszej sesji, do pracy nad tym, nad rozwiązaniem tych wyzwań, zmierzeniem się z nimi. I pierwszą sesję dotyczącą właśnie definicji, także celów, bo to pytanie o cele, jeśli mówimy o danych, nie wystarczy zbierać wszystko, co jest, ale trzeba się zastanowić po co. Więc właśnie o tych celach i dostępnych zbiorach danych dyskutować będziemy w pierwszej sesji, którą moderować będzie, pan dyrektor wspomniał, przedstawiciel właśnie młodego pokolenia badaczy miast, pan dr Kamil Nowak. Zapraszam. Możemy, myślę, rozpocząć już nasze prace. Dzień dobry Państwu. Pozwolicie, że zaproszę na scenę naszych szanownych prelegentów, a myślę, że mamy w tej pierwszej sesji bardzo znaczących przedstawicieli najważniejszych takich filarów, jeżeli chodzi o gromadzenie danych i dyskusję na ten temat, więc zapraszam na scenę prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pana doktora Dominika Ruskruta. Doradcę kierującego zespołem do spraw rynku nieruchomości w Narodowym Banku Polskim, pana profesora Jacka Łaszka. Głównego geodetę kraju, profesora Waldemara Izdebskiego. Oraz dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, pana Juliusza Teclafa. Tak jak mówiliśmy, tak jak nasi szanowni otwierający sesję prelegenci zwrócili uwagę, że naszym takim pierwszym krokiem, gdy myśleliśmy o tym seminarium, były spotkania robocze. Dlatego pozwolą Państwo, że ja pozwolę sobie zasiąść razem z prelegentami, żeby utrzymać ten taki klimat roboczy jednak dyskusji. Szanowni Państwo, bardzo miło mi, że zgodziliście Państwo wziąć udział w tej naszej konferencji, w naszym seminarium. Chciałbym nawiązać tylko na wstępie do wypowiedzi, które tutaj padły w sesji otwierającej, dotyczące tego, że mamy tak naprawdę pewne braki. I to jest wspólne stanowisko wielu naukowców, środowisk rynkowych, z którymi rozmawialiśmy przed seminarium, pytając, jak oni oceniają system zbierania, gromadzenia danych o mieszkalnictwie. Wskazali, że mamy duże problemy, przede wszystkim na poziomie lokalnym. Mamy dużo informacji o rynku nieruchomości w 16 największych miastach, w 16 miastach wojewódzkich. Natomiast brakuje nam informacji o tym, jak ten rynek wygląda na poziomie lokalnym, na poziomie miast, innych dużych miast ponad 100-tysięcznych, czy też miastach średnich. Myślę, że jest to moment, w którym możemy się zastanowić nad tym, czy faktycznie jest szansa strukturalnie zmienić sposób gromadzenia danych, czy możemy tutaj faktycznie jakoś ewoluować w tym procesie. I dlatego zapraszam jako pierwszego do zabrania głosu, do prezentacji pana prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Dominika Ruskruta. Tutaj dowolność, jeżeli pan chce przy mównicy, oczywiście zapraszam, możemy też zachować ten roboczy charakter, możemy też na siedząco, dowolność. Prezentacja będzie wyświetlana tutaj na ekranach za nami, ale też tutaj po prawej stronie, ale to już do pana tutaj. Raz, dwa, o, teraz słychać. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że prezentacja się pojawi. Prezentacja jest bardzo prosta. No i nie będę Państwu zabierał zbyt dużo czasu. Oczywiście bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony na takie spotkanie. Kiedy słyszę o deficycie danych, to oczywiście uszy mi się otwierają. Dzisiaj chyba pierwszy raz mam kontakt z Państwa Instytutem. Nie wiem od jak dawna, ale chyba od zawsze. Aktywujemy się, tak. Także zachęcam do kontaktów z nami, bo powiem Państwu o takim dużym uproszczeniu. Produkcji danych statystycznych oczywiście jest Główny Urząd Statystyczny i wydaje mi się, że przerabiamy te środki budżetowe, które otrzymujemy, na dane najtaniej ze wszystkich instytucji w kraju. Także zachęcam Państwa do tego, żeby współpracować z nami, jeżeli są potrzeby. To my je chętnie wspólnie identyfikujemy, bo oczywiście mamy głęboką świadomość tego, co mogłoby być potrzebne, natomiast nie jesteśmy w stanie decydować się na to samemu, żeby produkować określone zasoby danych, jeżeli nie mamy potwierdzenia na rynku, że one są potrzebne i wspólnie powinniśmy z innymi interesariuszami podjąć takie decyzje, żeby je produkować. Te decyzje podejmowane są przez Radę Statystyki, to jest organ przy panu premierze i on decyduje o tym, jaki jest zakres badań statystycznych, statystyki publicznej. Te badania są tutaj wymienione. One oczywiście zaczynają się od pewnych akronimów, takich skrótów, tam cyfer,
Nie będę Państwu o tym mówił, to w tradycyjnej postaci miał blisko 600 stron, teraz już w takiej postaci tego nie utrzymujemy. To jest też baza danych. Ten program badań statystycznych jest tak obszernym dokumentem, że on ma strukturę bazodanową, nie istnieje już w takiej postaci zwartej. Natomiast tutaj jest wymienionych kilka badań, w ramach których definiujemy pewne działania związane z tą tematyką, o której tutaj dzisiaj mówimy. Nie będę ich cytował, bo oczywiście to jest łatwo do sprawdzenia na naszej stronie internetowej. Zachęcam do tego, żeby tam wchodzić jak najczęściej. Tu oczywiście nie bym sobą bym nie powiedział, że jesteśmy sklasyfikowani na drugim miejscu na świecie, jeżeli urzędy statystyczne pod kątem dostępności danych, czyli pod kątem tego kryterium, o którym tutaj dzisiaj rozmawiamy i życzę takich sukcesów również innym organom państwa na skali międzynarodowej. Jeżeli chodzi o źródła danych dla badań z zakresu mieszkalnictwa, to jest też tylko taki krótki przegląd. Wszyscy upraszczają to, co my robimy, do rzeczywiście takiej postaci kwestionariuszy. Tak myślimy o badaniach statystycznych, to rzeczywiście jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Natomiast no, jak ktoś już chce, to bardzo proszę, tutaj mamy kilkanaście tych kwestionariuszy, tak tradycyjnie zdefiniowanych. One też już coraz częściej mają charakter wyłącznie elektroniczny i nie funkcjonują w takiej tradycyjnej formie, jak sobie ją wyobrażamy z zajęć statystyki, natomiast no, służą zbieraniu pewnych informacji. Oczywiście my zbieramy pewne informacje za pomocą kwestionariuszy, to żeby była świadomość, dlatego że identyfikujemy określone deficyty w zasobach informacji przytrzymywanych przez systemy informacyjne państwowe, tak? W ministerstwach, w różnego rodzaju instytutach państwowych prowadzone są różnego rodzaju zasoby informacyjne, które mogłyby posłużyć do realizacji badań statystycznych. One mają swoją specyfikę, nie wszystko to, co tam jest zawarte, jest bezpośrednio do wykorzystania z perspektywy potrzeb statystycznych i definicji statystycznej, natomiast my staramy się korzystać z tego typu zasobów. No bo uwaga, tu przede wszystkim znaczenie ma to, że każde badanie takie tradycyjne, kwestionariuszowe jest obciążeniem dla respondentów. Jeżeli to obciążenie jesteśmy w stanie zniwelować, ponieważ już jakaś informacja gdzieś jest przechowywana, no to oczywiście staramy się tak robić. To oczywiście wcale nie oznacza, że my mamy mniej pracy, mamy zwykle więcej pracy. I dlaczego? Dlatego, że mamy olbrzymi bałagan właśnie, jeżeli chodzi o brak standardów w przechowywaniu tych danych i zbieraniu ich w tych właśnie rozproszonych systemach informacyjnych. I to jest potężnym problemem. To jest potężnym problemem dla nas również. On powoduje, tak notabene, to, że chyba jesteśmy najlepszymi specjalistami, jeżeli chodzi o integrację tych wszystkich źródeł, bo niestety my się borykamy z tymi problemami nie w mieszkalnictwie tylko we wszystkich obszarach badań społeczno-ekonomicznych i tutaj rzeczywiście ta rola statystyki czasami jest niedoceniana i chciałbym zaapelować do Państwa w tym momencie, żebyśmy rozumieli, że jednak Urząd Statystyczny mógłby pełnić rolę czegoś, co na poziomie międzynarodowym określamy teraz mianem data steward, czyli kogoś, kto wychodzi poza tylko zwykłego producenta danych, ale również, ale ma nadane przez państwo pewne kompetencje, żeby jednak tym innym podmiotom prowadzącym w imieniu państwa różnego rodzaju systemy informacyjne wytłumaczyć, w jaki sposób powinny to robić, żeby one musiały się do tego stosować, no bo fakt, że nie wiem, w tych systemach nie stosowane są podstawowe systemy, standardy, klasyfikacje, no powoduje później, że wszyscy mamy olbrzymie problemy i to jest bardzo duże zagadnienie, ale ono nie jest tematem dzisiejszego spotkania. Także proszę zobaczyć, to systemy informacyjne administracji publicznej, które wykorzystujemy, Krajowy Rejestr Terytorium, to oczywiście jest nasz, ale ewidencja gruntów, budynków, rejestr cen nieruchomości, centralna baza danych, ksiąg wieczystych, ewidencja podatkowa, ewidencja zbiorników bezodpływowych. Systemy informacyjne prowadzone przez prywatnych gestorów danych tutaj też są wymienione. Państwo wiedzą, że na przykład w przypadku spisu powszechnego ostatniego uzyskaliśmy dostęp do pomiarów z liczników energii we wszystkich mieszkaniach w Polsce, co również pozwoliło nam zarządzać przebiegiem spisu w taki sposób, że byliśmy w stanie zidentyfikować puste mieszkania. No to jest bardzo, wydaje się, proste zdanie, ale nie jest ono takie proste, jeżeli spojrzymy na nie z perspektywy ograniczeń prawnych i to też jest, powiem Państwu, jeden z głównych teraz, wczoraj miałem interwencję gdzieś tam na Komisji Statystycznej ONZ, bo teraz wszystko jest zdalnie, jeden z głównych kierunków rozwoju tego, co chcemy wspólnie w statystyce zrobić, czyli uzyskać dostęp do źródeł prywatnych na rzecz prowadzenia badań statystycznych w statystyce publicznej. To jest bardzo trudny temat, borykamy się z tym wszyscy na świecie. To pandemia pokazała, jak bardzo są potrzebne, na przykład te dotyczące mobilności mieszkańców w oparciu o telefony komórkowe. Niemniej on się dzieje.
my w takich wyrywkowych, dużych przedsięwzięciach typu spis jesteśmy w stanie już tutaj przełamać pewne bariery. Natomiast chodzi o to, żeby taki uzyskać dostęp na bieżąco. Mamy teraz taką grupę zadaniową w Europejskim Systemie Statystycznym, która doprowadzi do tego, że będziemy wprowadzali zmiany w rozporządzeniu 223, to jest rozporządzenie o statystyce europejskiej, które stworzy podstawy dla krajów członkowskich do uzyskiwania dostępu do tego typu danych. I to jest bardzo istotne. Idę dalej, teraz wyzwania dla statystyki. No oczywiście tych wyzwań jest dużo, ja Państwa nie będę męczył, bo to oczywiście chodzi o te obszary dotyczące wielkości stanu zasobów mieszkaniowych, budownictwa mieszkaniowego i gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. No i teraz w przypadku takich tradycyjnych badań to oczywiście wyzwaniem jest obciążenie respondentów, chcemy je niwelować, ale w przypadku tych źródeł innych, takich nietradycyjnych, źródeł administracyjnych czy źródeł prywatnych, no to oczywiście wyzwaniem są natury technologicznej tego, że musimy to przetworzyć, dostosować i zintegrować z naszymi informacjami. I teraz tak, jeżeli chodzi o zakres ten dotyczący gromadzenia danych, to wśród tych wyzwań w szczególności chciałbym wymienić brak jednolitych dla całego kraju systemów informacyjnych, w których rejestrowane byłyby wszystkie zdarzenia związane z rejestrowaniem procesu budowlanego mieszkań. No i oczywiście, co jest przyczyną tego problemu? Nie odpowiem Państwu na to pytanie, każdy z Państwa już teraz sobie wyobraził, co jest przyczyną, nie chcę tutaj wchodzić na nie swoje działki, o tak bym powiedział, tak? No ale to rzeczywiście jest problem. Drugi problem taki, który chciałbym poruszyć, to jest ograniczona dostępność danych w postaci elektronicznej, nawet jeżeli systemy, w cudzysłowie, systemy informacyjne istnieją, system w rozumieniu tego, że pewne dane są zbierane i przechowywane, to nie zawsze one mają postać elektroniczną, proszę mi wierzyć, że tak się dzieje. Tylko króciutko Państwu podam przykład, na 2477 gmin dane z ewidencji podatkowej nieruchomości EPN w postaci elektronicznej przekazało nam 2195 jednostek, teraz przy spisie 2021, tak? Wśród 2463 podmiotów zajmujących się dostarczaniem wody poprawne zbiory przekazało 1846 jednostek. Na 2701 spółdzielni mieszkaniowych posiadających zasoby mieszkaniowe zbiory przekazało 1565 podmiotów. To są problemy, tak? Są te autentyczne problemy, z którymi my się borykamy gdzieś, bo to na poziomie takim ogólnym, ogólnokrajowym łatwo sobie wyobrazić pewne byty, natomiast kiedy się zajrzy pod spód, to się okazuje, że one stoją na glinianych nogach. Teraz następne wyzwanie to było stosowanie niezgodnych z wymogami struktur zbiorów danych, schematów aplikacyjnych oraz formatów przekazywania danych. Tutaj my mamy oczywiście na wejściu różnego rodzaju systemy, które pozwalają przekazywać nam te dane, ale często nasi partnerzy nie są w ogóle w stanie do tego podejść. Pomimo tego, że staramy się im pomóc tutaj jak najbardziej. Przykład podam zgodnie z zapisami rozporządzenia dotyczącego EGIP. Pliki pochodzące z EGIP czy też RCN powinny być udostępniane w schemacie aplikacyjnym GML. Tymczasem na 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatów RCN przekazywany jest 85 w GML, 295 w SWDE. Tak, no, to są takie problemy. Następny problem to jest niepełna kompletność danych oraz brak aktualizacji danych gromadzonych w systemach informacyjnych. No tutaj też nie będę się rozwijał, powiem tylko jako przykład, że dla 87% transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości budynkowych, mieszkalnych zawidencjonowanych w rejestrze cen nieruchomości brakuje informacji o powierzchni użytkowej budynku, co uniemożliwia wyliczenie ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 87%, tak, podaję to. Następny problem, który chciałem powiedzieć, to jest stosowanie otwartych pól tekstowych zamiast słowników. Tych, nawet jak już ktoś zrobi sobie rejestr taki elektroniczny, no to w gruncie rzeczy niewiele się on różni od papierowego. O tyle, że zajmuje troszkę mniej miejsca, chyba, nie wiem, też być może, trzeba by sprawdzić. Następny problem, nieprawidłowy zapis danych adresowych i identyfikacyjnych. No oczywiście tutaj ten klasyczny przykład tego, że nie stosuje terytu, z czym my się oczywiście borykamy na co dzień i jest to naszą olbrzymią bolączką. Niezrozumiałą zresztą, to naprawdę to upraszcza życie wszystkim, ale ten brak świadomości i poziomu, że tak powiem, rozwoju w zakresie budowy, konstrukcji tych systemów jest głęboki. Jeżeli chodzi o samo to pojęcie kategoryzowania danych, ja go nie lubię, ale tutaj będę używał, bo się pojawiło w pytaniach, to identyfikujemy takie wyzwania jak trudności w dostarczaniu prawidłowo skategoryzowanych danych przez respondentów w ramach sprawozdawczości statystycznej. No i tutaj obserwowane są takie problemy. Spółdzielcza forma budownictwa definiowana jest jako realizowana przez spółdzielnie mieszkaniowe z przeznaczeniem dla osób będących członkami tych spółdzielni. W związku z tym spółdzielnie mieszkaniowe budują mieszkania również na sprzedaż lub wynajem. Trudności z przyporządkowaniem właściwej formy budownictwa pojawiają się również w odniesieniu do mieszkań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i tak dalej, i tak dalej. Czyli tam nawet jak ktoś sprawozdaje, to często źle to po prostu kategoryzuje. I tutaj jeszcze ostatnie zagadnienie, to jest konieczność przetwarzania danych
w celu ich dostosowania do potrzeb statystycznych. To jest to zagadnienie olbrzymie, o którym mówiłem. Ono jest pochodną tych wszystkich, o których wspomniałem wcześniej. Teraz, czy przewidujemy współpracę w zakresie wymiany danych z innymi podmiotami? No, proszę Państwa, my cały czas to robimy, tak? Może nie z wszystkimi, bo dzisiaj się pierwszy raz widzę z Instytutem. Natomiast na pewno robimy to cały czas i jesteśmy bardzo tutaj na taką współpracę otwarci. No dość powiedzieć, że cały czas mamy te drugie miejsce na świecie, jeżeli chodzi o ranking urzędów statystycznych pod kątem otwartości i zakresu badań, które są przez nas realizowanych. I teraz tak króciutko odpowiadając na to pytanie, jeszcze staram się na bieżąco, oczywiście staramy się monitorować rozwiązania prawne, one często są też powodem różnego rodzaju bolączek, bo odpowiednio nie przygotowane powodują później powstawanie pewnych rozwiązań, które no, nie realizują w pełni tych potrzeb, które powinny być realizowane z perspektywy właśnie produkcji danych statystycznych, danych w ogóle, tak? Mówimy o danych statystycznych, ale dzisiaj już coraz mówię i mówimy o danych statystycznych, to są dane w ogóle. My staramy się te dane gromadzić dla Państwa i je udostępniać. W 2023 roku planujemy pozyskanie danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. No to tutaj nie ma zastrzeżenia. Też współpracujemy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego w związku z projektem budowy systemu do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie. Natomiast to jest tak łatwo mówić, że współpracujemy, zobaczymy, jaki będzie z tego efekt, bo ja mam takie głębokie doświadczenie, że często pomimo tej współpracy efekt ostateczny nie uwzględnia naszych potrzeb, tak? Albo inaczej, to też nawiążę szerzej, no, rozwijany jest szereg projektów w Polsce, które mają służyć dostarczaniu jeszcze większej ilości danych, a nie uwzględnia się w tychże projektach rozwojowych, to jest dla mnie w ogóle nie do zrozumienia, podstawowego podmiotu, który się tym w Polsce zajmuje, czy NAS. I to jest olbrzymia bolączka, takich przykładów jest szereg, one wiszą na stronach internetowych i one świadczą o pewnym naszym takim kolektywnym, być może, braku zrozumienia się. Następne zagadnienie to jest w ramach realizacji systemu monitorowania usług publicznych wdrażamy ogólnodostępny interfejs umożliwiający monitorowanie usług z zakresu wydawanych pozwoleń na budowę, rozpozwoleń na użytkowanie i zawiadomienia o zakończeniu budowy, a także innych zagadnień związanych z inwestycjami i budownictwem. To jest bardzo duży projekt, system monitorowania usług publicznych. Zachęcam Państwa do sprawdzania tego. smug.gov.pl wspólnie z gminami, Związkiem Miast Polskich, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych realizujemy taki projekt, który ma docelowo zbierać dane dotyczące usług publicznych z różnych obszarów, to mieszkalnictwo to jest tylko jeden z obszarów, i udostępniać je wszystkim tak, żeby no, mieszkańcy na przykład mogli sobie rankingować, porównywać swoje podmioty. Także to jest taki system, który funkcjonuje trochę na, jest takim też przykładem kierunku rozwoju statystyki publicznej, który funkcjonuje na marginesie tego systemu statystycznego, bo na statystyczny system oparty jest de facto na założeniu poufności danych statystycznych, natomiast ten system jest wyodrębniony z całego systemu badań statystycznych, bo tam przekazywane są i udostępniane dane jednostkowe i to jest jego taki wyjątkowy walor. Oczywiście planujemy współpracę międzynarodową w pracach zespołu do spraw rządowego programu rozwoju zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. No też liczymy tutaj na wiele, zobaczymy co wyjdzie. Rozpoznanie zawartości centralnego i rozpoznajemy zawartość centralnego rozwoju charakterystyki energetycznej budynków prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. I ja rozumiem, że tam miałem 10 minut, więc może nie będę przedłużał, bo jakby pojawiły się jakieś pytania, to będę nawiązywał do nich. Dziękuję. Tak, bardzo dziękuję panu prezesowi za bardzo przekrojowe podejście do tematu i za te wszystkie cenne komentarze na nasze wcześniejsze pytania, które zadaliśmy prezesowi GUS-u. Natomiast też zachęcam Państwa tutaj na sali obecnych oraz internautów też do zadawania pytań w trakcie dyskusji, jeżeli one się będą Państwu nasuwać. Chcemy zachować właśnie ten roboczy charakter seminarium, dlatego zaprosiliśmy, prawda, prelegentów, którzy będą przedstawiać w różnych obszarach zagadnienia, natomiast też szanownych Państwa uczestników, znamienitych ekspertów zachęcamy też do zabierania dyskusji. Dostaliśmy już przed seminarium wiele głosów, wiele pytań, wiele spostrzeżeń. Też zachęcam do tego, żeby w trakcie tego wydarzenia, będzie też na to czas, żeby zadawać pytania. Natomiast ja mam pytanie jeszcze do pana prezesa, ponieważ bardzo dużo programów prowadzonych jest przez Główny Urząd Statystyczny. Natomiast wielu naukowców czy ekspertów często opiera się o bank danych lokalnych i często nie idzie dalej, w sensie pewne informacje nie są, pewne aktualizacje informacji nie są takie jasne i czytelne. Mieliśmy też głosy, że jeżeli chodzi o aktualizację danych w BDL-u,
Jest pytanie, czy jest szansa na przykład, żeby one były jednak jakoś oznaczane, że faktycznie te dane są aktualizowane. Bo dochodzi do takiej sytuacji, że użytkownicy sprawdzają, prawda, codziennie wchodzą, wiedzą, że te dane będą prawdopodobnie już za chwilę i szukają, czy może już się pojawiły, tak? Czekają do swoich z jakimiś opracowaniami, kiedy wiedzą, że te dane się pojawią i właśnie często sprawdzają. Czy jest szansa na przykład, że takiego informowania po prostu, jakie są plany, że okej, dane są na ten rok i one będą dostępne konkretnego dnia na przykład, czy jakaś informacja o tym w aktualnościach nawet, czy w informowaniu? Zacznę od końca, gdybyśmy próbowali w aktualnościach informacji o tych wszystkich zmianach, które codziennie są prowadzone, to po prostu by nie udało się, tak? Te terminy oczywiście one są ukryte gdzieś w tym programie badań, który pokazywałem. Tam można sobie to odkryć, w którym momencie, na jakim poziomie szczegółowości w banku danych lokalnych pojawiają się określone informacje. Z nimi nie jest tak źle. Tam ta informacja o tym, że zostały zaktualizowane dane są. Być może nie jest tak łatwo do wyciągnięcia, natomiast ona jest. Zachęcam wszystkich do korzystania z BDL-u nie w taki tradycyjny sposób, tylko poprzez API, bo my udostępniamy do wszystkich zasobów API. Kolejną rzecz, którą chciałbym tutaj zweryfikować, to pamiętajmy, BDL to nie jest jedyny nasz system. Mamy też kilka innych systemów i zmierzamy w ogóle w kierunku takiego rozwiązania wieloportalowości. Kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, BDL teraz budujemy od nowa całkowicie w tle. Planowujemy to zaprezentować na koniec roku, także będą już jeszcze nowsze rozwiązania, jeżeli chodzi o dostępność tych danych, które tam są zawarte. Natomiast, tak jak mówię, BDL nie jest wszystkim. I teraz pamiętajmy Państwo o jednym, bardzo ważnym, to jest taki mój adres do być może właśnie tych zaawansowanych użytkowników, że to nie jest tak, że zbierając dane statystyczne jesteśmy w stanie wygenerować wszystko, tak? To nie ma, bo to wszystko jest nieokreślone, jest nieskończone, tak? Tych możliwości wzajemnych krzyżowań i kombinacji jest nieskończenie wiele i to tylko zależy od użytkowników, jeżeli oni przyjdą i pojawią się u nas, powiedzą, że zależy im na określonym zestawieniu, w określonej strukturze, w określonym projekcie, to wtedy my oczywiście to przewidzimy i zaczniemy również tego typu zestawienia produkować, bo jakby no, staramy się odpowiedzieć na te podstawowe zapotrzebowanie i tylko czekamy na ewentualne dodatkowe zapytania, które pozwolą nam lepiej sformułować to, co jest możliwe. Bo pamiętajmy, gdybyśmy próbowali zestawiać to na wszystkie możliwe sposoby, to stworzylibyśmy takiego potwora, z którego trudno byłoby cokolwiek wyciągnąć. Zresztą dlatego idziemy w tym kierunku, żeby prezentować te dane w różnych ujęciach za pomocą różnych systemów. Często te same redundantne dane, ale mamy Stratek, mamy SMUP, mamy BDL, właśnie po to, że różne są potrzeby i różnie definiujemy ścieżkę dojścia do określonych informacji w zależności od naszych potrzeb. Tak jak pan prezes powiedział, państwo korzystają z wielu danych i też integrują te dane. Bardzo ciekawą rzeczą też wydaje mi się, o której pan jeszcze nie wspomniał, a myślę, że warto się pochwalić, to jest to repozytorium standardów informacyjnych, które tak naprawdę to jest też informacja dla wielu. Myślę, że użytkowników danych GUS-u pewne informacje wymagają właśnie zagłębienia się, żeby do nich dotrzeć, a to repozytorium jest bardzo cennym źródłem metadanych o tym, gdzie możemy znaleźć informacje z różnych rejestrów w różnych miejscach, ponieważ nie wszystkie dane są rejestrowane w GUS-ie, ale mamy tam pewną ścieżkę dostępu i wiemy, gdzie szukać tych danych. Więc tutaj też chyba zachęcam pewnie do tego i wydaje mi się, że to jest świetny krok właśnie w tę stronę tego, o czym też mówimy podczas tego dzisiejszego wydarzenia, właśnie o integrowaniu, o informowaniu, o łatwej dostępności do danych, bo okazuje się, że dużo danych często jest, ale o tym po prostu nie wiemy. Dlatego też właśnie moja była też to moje pytanie. Wiem, że też oczywiście to też Państwa zachęcam. Korzystając z banku danych lokalnych, oczywiście można też korzystać jako nie tylko jako gość, prawda, jako osoba, tak można założyć tam konto i wtedy mamy pewne rzeczy zapamiętane, łatwiej nam wtedy korzystać z danych. Natomiast pytanie, czy może właśnie jakiś newsletter z takimi aktualnościami, na przykład dla osób, które konkretnych informacji poszukują zazwyczaj, na przykład taka informacja dla nich, że w tym zakresie tematycznym właśnie pojawiły się informacje, które mogą ich interesować. No, bardzo dziękuję za tę sugestię. Staraliśmy się rozwinąć w ostatnich latach te nasze zdolności komunikacyjne. Niestety, jak to się czasami pytanie mówi, maksymalna pojemność, nie wiem, 30 osób w zespole i koniec. Nie da się zrobić więcej, bo nie mamy większego budżetu najzwyczajniej w świecie. No, gdybyśmy mieli ten większy budżet, zapewniam Państwa, że mielibyście Państwo obsługę w każdym temacie bardzo pogłębioną, ale tego się nie da zrobić. To jest za dużo. To czasami nas przerasta pod względem ilości. Natomiast no, te podstawowe formy, newslettery, Twittery i tak dalej, to mamy. Oczywiście to, co Pan powiedział, repozytorium standardów informacyjnych. Ostatnio udostępniliśmy nowszą
trochę fajniejszą, trochę bardziej przystępną formę prezentacji tego repozytorium. Naprawdę jest to bardzo duże osiągnięcie, również w skali światowej, również związane z podejmowaniem się tej roli stewarda danych. No po polsku tak nie powinniśmy mówić, nie? To ciężko jest przetłumaczyć, no, data steward. To znaczy, że nie tylko jakby produkujemy dane i je udostępniamy, ale również jesteśmy pewnego rodzaju ekspertem i kuratorem tego, co się dzieje na rynku informacyjnym. Jesteśmy Państwu wskazać informacje o tym, że gdzieś coś jest, po prostu my z tego nie korzystamy, bo nie ma bezpośredniego zapotrzebowania na produkcję danych statystycznych w określonym temaciku, tak? Natomiast informacje istnieją, w jakich standardach, jak są zdefiniowane, te wszystkie informacje są u nas w repozytorium standardów informacyjnych. To jest zinwentaryzowane wszystkie systemy informacyjne publiczne w Polsce, także zachęcam wszystkich do analizy, olbrzymi wysiłek do zrobienia tego, ale to służy nam jako też podstawa do ewentualnego poszukiwania potencjalnych źródeł, jeżeli pojawiają się różnego rodzaju nowe potrzeby informacyjne w zakresie danych statystycznych, to my rozważamy, czy nie ma już jakichś źródeł, które mogłyby nam pomóc w jakikolwiek sposób w wygenerowaniu tychże danych. Bardzo dziękuję. Tak, bardzo dziękuję panie prezesie i teraz zachęcam państwa, oddaję głos tutaj Filipowi Górskiemu, który będzie tutaj też moderował państwa pytania na sali. Zachęcam gorąco do tego, ponieważ mamy ograniczony czas niestety ze względu na transmisję, a też chcemy dać państwu ten głos, po to państwa zaprosiliśmy też właśnie do tego, żeby mogli państwo też wyrazić swoje wątpliwości, pytania, sugestie. Teraz jest ten czas, proszę Filip. Tak, dzień dobry. Zachęcamy do zadawania pytań. Jeżeli ktoś z państwa czuje potrzebę dowiedzenia się czegoś więcej albo do pytania, to jest taka możliwość, więc prosiłbym o ewentualne komentarze. Mamy też komentarze z internetu. Mogę być może w pierwszej kolejności taki komentarz właśnie zadać. Pan Konrad Wiślicz-Węgrowski pyta, czy GUS będzie na bieżąco badał informacje o zużyciu mediów w celu identyfikacji pustostanów prywatnym i spółdzielczym zasobie mieszkaniowym? To jest pytanie chyba do GUS-u bezpośrednio. Na bieżąco oczywiście będziemy w stanie, jeżeli będziemy mieli te uprawnienia do tego, żeby na bieżąco korzystać z tych źródeł, o których wspomniałem, że skorzystaliśmy przy spisie powszechnym. Tam żeśmy wykorzystali, ta jednorazowa taka furtka się pojawiła. No wiadomo, spis powszechny jest tym dużym przedsięwzięciem, że no, tutaj więcej się pozwala, natomiast tu zawsze jest dyskusja na temat tego, jakie są obciążenia. Moim zdaniem tutaj te obciążenia nie są duże. Te podmioty, które świadczą określone usługi, mogą w łatwy sposób przekazywać nam te informacje i oczywiście zmierzamy do tego, żeby tak było, tak? Bo to jest bardzo ważna, istotna, tania, szybka informacja, która pozwala generować wiedzę, która jest no, użyteczna, widzimy. Dziękuję. Czy mamy jeszcze tutaj jakieś pytania na sali? Tutaj, tak, to proszę Filipie, żebyś moderował. Tutaj mamy głosy na sali. Dobrze, to ja przekażę mikrofon. I też prosiłbym każdego gościa, który będzie chciał zabrać głos o przedstawienie się najpierw, żebyśmy też wiedzieli. Jeżeli można, prosimy o światło też dla uczestników, żebyśmy tutaj mogli taką swobodę takiej dyskusji i właśnie takiego roboczego spotkania utrzymać. Z uwagi na to, że jest to robocze spotkanie, dzień dobry, witam serdecznie. Krystyna Wącha-Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości SA. Ja mam takie pytanie bezpośrednio tutaj do GUS-u, tak? Bo jeśli już mamy pracować roboczo, to czy można byłoby ustalić szybką ścieżkę kontaktów, ponieważ to jest monitor mieszkalnictwa i nam zależy szczególnie na danych dotyczących mieszkalnictwa. Jak instytucje, które z nami współpracują, ministerstwa, administracja czy instytuty, mogłyby bezpośrednio zwracać się do GUS-u, co jest potrzebne tak naprawdę, tak? No wiadomo, że wysyłanie maili, dzwonienie, szukanie. Czy mamy taką szybką ścieżkę wypracowania rozwiązań? Tak, mamy na bieżąco takie narzędzie kontaktu z interesariuszami, że organizujemy spotkania i państwo wchodzą w bezpośredni kontakt z odpowiedzialnymi dyrektorami i sprawy się dzieją natychmiast. Przepraszam, że pytam, ale myślę, że to wszyscy są zainteresowani, no bo sam bym powiedział, że pierwszy raz pan spotyka instytut, tak więc chodzi tak, tylko o to, że po prostu instytucje nie mają pojęcia, jak to po prostu wykonać. Więc... Zachęcam do kontaktu z nami, naprawdę jesteśmy bardzo otwarci. To nie była jakaś złośliwość, tylko no, zachęta do współpracy, ale taka przewrotna, żeby było... Jasne, dziękuję słyszalna, pięknie. Tak, tak. Dziękujemy. Tutaj jeszcze kolejne głosy. Ja tylko ad vocem, a propos współpracy i właśnie tego narzędzia, bo korzystamy z niego aktywnie, to GUS jest wielką instytucją, więc pan prezes pewnie wszystkiego po prostu nie wie, natomiast z panią dyrektor Rogalińską tutaj jesteśmy w stałym kontakcie przy SMUP-ie, nie jesteśmy partnerem w projekcie, ale oczywiście też współpracujemy, że jak SMUP powstanie, połowa zadań, które w tej chwili wykonujemy, będzie zbędna, będziemy mogli się skupić na analizach i interpretacjach tych danych, no bo w tej chwili rzeczywiście niestety wiele tych rzeczy musimy gromadzić i to wyzwanie, o którym pan wspomniał, czyli obciążenie podmiotów tymi kwestionariuszami, tak, to jest w tej chwili się też z tym stykamy, nie chcę powiedzieć, że z wrogością, ale mamy empatię.
Natomiast no, faktycznie niektórych danych nie da się w tej chwili inaczej zrobić jak kwestionariuszowo i faktycznie to jest to podejście SMUP-owe, czyli standaryzacja tych danych na poziomie tych rozproszonych baz danych, które funkcjonują chociażby w samorządach i potem ich już zasysanie właśnie chociażby poprzez systemy API informatyczne i tak dalej, żeby nie generować tego obciążenia związanego z generowaniem kolejnych informacji, nawet jeśli to jest tylko, one są, ale nawet jeśli trzeba wypełnić ten kwestionariusz, nawet jeśli on jest elektroniczny, to się spotyka właśnie z dużym oporem ze strony, no my tu głównie samorządu, mówimy o samorządach, ale pewnie też inne podmioty mają z tym duży problem. Także no, tutaj na pewno jest duże i też staramy się ten kierunek promować, żeby jak najmniej było przetwarzania tych informacji, żeby one mogły być po prostu przesyłane. Jeśli powstają lokalnie, to żeby te bazy już były, żeby powstawały standardy na tym poziomie już lokalnym, które będą umożliwiały to, że GUS sobie po prostu wetknie wtyczkę, krótko mówiąc, zassa i nie będzie kłopotał pani sekretarz czy kogoś tak kolejnym, czy dyrektora departamentu w mieście przesyłaniem jakichś formularzy. Tak. Dziękuję bardzo. No, zachęcam dalej. Akurat mieszkalnictwem zajmuje pani Ada Stankiewicz-Matuska-Bachura, nie pani dyrektor Oganicka. Natomiast no, zachęcam do kontaktu z nami. Przyjmijmy takie założenie, ono jest łatwo weryfikowalne, że jeżeli chodzi o produkcję statystyczną, nie powinniśmy fragmentować, doprowadzać do fragmentacji alokacji funduszy na produkcję danych. Pamiętajcie państwo, bo ja obserwuję coś takiego nie tylko w mieszkalnictwie, ale również w innych obszarach, że pojawia się coraz więcej instytucji, które chcą produkować dane statystyczne oficjalne. To jest chyba nie ten kierunek, ponieważ gwarantuję państwu ze względu na to, że my jesteśmy w stanie integrować różne źródła, których państwo nie mają dostępu i mamy bardzo głębokie doświadczenie, to jesteśmy w stanie to samo zrobić taniej, szybciej. I być może ta współpraca jakaś taka kolektywna i też zadbanie z państwa strony i taka troska o to, żebyśmy byli wspierani, bo oczywiście to wszystko nie jest za darmo, tak? To po prostu trzeba mieć budżet, bo często jest takie oczekiwanie, żeby GUS robił więcej, tylko budżet się nie zmienia. To oczywiście też jest trudne. Dziękuję. Tutaj jeszcze głos dla pani prezes. Tu Filipie, proszę cię, żebyś po prostu tutaj dysponował. Ja jeszcze jedno mam pytanie, ponieważ pewnie wszystkie instytucje, ale również nasza zarzucona jest z różnych ministerstw, z różnych instytucji arkuszami Excel do wypełnienia albo w innej formie. Czy tego nie da się naprawdę scyfryzować i wysłać linka, zrobić globalnego programu? Mamy Ministerstwo Cyfryzacji, mamy teraz przy KPRM-ie rzeczywiście, z tego co pamiętam, Janusz Cieszyński tym się zajmuje. Czy nie możemy zagregować tych danych, żeby to było proste, przyjemne i od razu dostępne? To wypełnianie naprawdę w sposób już archaiczny no, zabija wszystko, więc proszę nad tym jeszcze popracować. Ale to chyba nie jest uwaga do mnie. Jeżeli coś takiego się od nas pojawia, to tylko dlatego, że nasi partnerzy nie są w stanie ale inaczej. Jakby to jest cała dyskusja też do robocza, do ministerstw i instytucji tutaj uczestniczących, ponieważ tak jak mówię, każde ministerstwo zbiera za siebie. No jest to trochę rozbudowane, nieefektywne, a mogłoby być dostępne tak naprawdę od razu, prawda? I od razu dostępne też przy statystykach dla GUS-u, prawda? I byłoby tu i teraz, a nie zanim ktoś dośle w tym papierze, podpisze, wyśle może mailem, bo nie zawsze ministerstwa przyjmują. Jest taki apel, żeby to cyfryzować po prostu, tak? Bo jesteśmy w XXI wieku i te narzędzia są dostępne. Tutaj wymagałaby wzmocnienia nasza funkcja koordynacyjna. Mamy taki zapis, ale on jest teoretyczny w ustawie o statystyce publicznej. Dlatego chcielibyśmy być tym data stewardem, żeby ta funkcja była wzmocniona, silniejsza, żebyśmy mieli rzeczywiście możliwości egzekwowania tego, co później wszystkim nam będzie służyć. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Przemek Ramboszanka, Grupa OLX. Pytanie do pana prezesa GUS-u. Może zanim pytanie jeszcze to takie tło i wprowadzenie. Jakby bezsprzecznie bardzo doceniamy jakby dane, które państwo prezentujecie, bo drugiego tak szeroko, tych szerokiego źródła danych de facto w Polsce nie mamy jakby na wielu płaszczyznach. Natomiast trochę jakby nawiązując do tytułu tej naszej konferencji, monitor mieszkalnictwa i cel zbierania danych, jest wiele elementów, w których my de facto tych danych nie możemy wykorzystać, bo widzimy w nich niską wartość biznesową. To znaczy mamy wątpliwości co do tego, jak wiarygodne są te dane i czy faktycznie pokazują dobrą liczbę. Mówiąc o mieszkalnictwie, jest to chociażby liczba mieszkań danych na rynku pierwotnym i wtórnym. Znamy ograniczenia RCN-ów, RCWiN-ów, natomiast zastanawiam się, co możemy zrobić przykładowo na przykład, czy jesteście państwo w stanie rozpocząć współpracę z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, żeby trochę usprawnić tą liczbę mieszkań oddawanych chociażby na rynku pierwotnym.
bo wiadomo, że dane prezentowane przez państwo, one są na bazie kwestionariuszy, są też pewnym przybliżeniem i nie ma w tym nic złego, o tyle ile powiedzmy plus minus 10% się różnią od rzeczywistości. To wtedy jesteśmy w stanie podejmować decyzję biznesową. Natomiast jeżeli dane różnią się 80 tysięcy mieszkań, 160, to my de facto tych danych nie możemy wykorzystać, tylko musimy wtedy korzystać z własnych modeli lub takie modele tworzyć. Więc pytanie, co możemy jakby w tym zakresie zrobić, żeby też dla osób, tych podmiotów korzystających z tych danych jakby po stronie komercyjnej poprawić nieznacznie jakby jakość tych danych. No, dziękuję za to pytanie. Myślę, że ono dotyka tego samego zagadnienia, które przed chwilą starałem się przedstawić, znaczy tej roli koordynacyjnej GUS-u, bo często to, co jest wynikiem naszych prezentacji, jest uwarunkowane jakby jakością tego, co otrzymujemy na wejściu. Nie jesteśmy w stanie skonstruować żadnego alternatywnego systemu, ponieważ on już został stworzony w określony sposób, nie byliśmy pytani i ma określone defekty. I no, teraz oczywiście możemy wspólnie usiąść w gronie interesariuszy i myśleć o tym, tylko gwarantuję Państwu, jeżeli czegoś się nie da zrobić, zdecydować i ustanowić, to szybko taki entuzjazm kolektywny no, odchodzi i się okazuje, że ci na przykład prywatni partnerzy to chcieliby coś, ale rzadko kiedy chcą dać coś w zamian, tak? I to jest bardzo trudne. Dlatego mówię, no, wzmocnienie roli koordynacyjnej na rynku informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego byłoby pewnym rozwiązaniem tutaj, bo naprawdę mamy doświadczenia głębokie w tym zakresie. Mamy jeszcze jedno pytanie z internetu. Pan Michał pyta, czy GUS rozważa możliwość eksportu danych z BDL lub portalu geostatystycznego również w formie przestrzeni, na przykład w GML lub w warstwie SHP. Tutaj tak, oczywiście, to są takie rozwiązania szczegółowe, techniczne. Tu śpieszę tylko też poinformować Państwa i zachęcam do obserwowania naszych stron internetowych, bo w końcu marca będziemy prezentować nową odsłonę, zupełnie przeprojektowane od from ground up, jak mówię po angielsku, od początku nasz portal geostatystyczny, który będzie prezentował właśnie również w taki sposób, jaki Państwo oczekują, te dane w ujęciu przestrzennym. Powiem tylko, że no, będzie to jedyne swego rodzaju rozwiązanie chyba na świecie, ponieważ tam będą Państwo mogli sobie założyć konto, traktować to jako swego rodzaju środowisko analityczne, budować swoje widoki, zapisywać te widoki, swoje analizy, tak, powracać do nich. Będzie możliwość eksploracyjnej analizy danych, takie podstawowe funkcje, nie trzeba będzie uciekać już do ERA, gdzieś tam będzie można zrobić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Zachęcam Państwa, to już tylko miesiąc do tego. Mamy taki ogłoszony w tym roku rok innowacji pod hasłem, że statystyka przyszłości jest już tu. Parę rzeczy takie żeśmy ogłosili. Też zachęcam Państwa, zupełnie inna działka Transstat, dane w czasie rzeczywistym z transportu ze źródeł Big Data. Też można sobie zobaczyć, jakieś dwa tygodnie temu żeśmy ogłaszali. A to będzie następna rzecz. W tym roku rzeczywiście będziemy mieli dużo nowych produktów. To ostatni głos poprosimy, dlatego że mamy ograniczony czas. Natomiast, proszę Państwa, to jest początek naszej dyskusji. To, że jesteśmy w stanie poruszyć wszystkich wątków, wszystkich pytań tutaj w ramach tej jednej sesji, to jest oczywiste. Natomiast my planujemy też po konferencji sporządzić raport i będziemy się chcieli z Państwem wszystkimi uczestnikami, nie tylko z prelegentami, ale wszystkim Państwa kontaktować roboczo, właśnie dyskutować, zadawać pytania, konsultować, żebyśmy wypracowali jak najwięcej wspólnych, różnych informacji, określili wspólne wyzwania i zastanowili się nad tym właśnie, co możemy zrobić, żeby było właśnie lepiej. Dlatego proszę tu o ten ostatni głos, natomiast to nie jest ostatni głos dyskusji ogółem, tylko będziemy, oczywiście zachęcam, do nas można wysyłać maile, tam wiadomo w ramach kontakt Państwo znajdą na stronie wydarzenia, też na naszej stronie internetowej. My będziemy się z Państwem bezpośrednio też kontaktować mailowo, także ta dyskusja będzie, myślę, ożywiona też i po tym seminarium, dlatego tak, chwilę musimy oddać głos kolejnym prelegentom, ale jeszcze proszę o to ostatnie pytanie. Nawet nie jest pytanie, tylko komentarz, nawet prośba do tej dyskusji, która tutaj się toczyła względem jakości zbierania danych. Czasami nawet problemem nie jest jakość zebranych danych, bo one są adekwatne, tylko problemem są definicje pojęć. Często przestarzałe albo niezgodne z tym, co się dzieje w danym momencie w polu badań nad rynkiem mieszkaniowym. Ja się nazywam Adam Czerniak, jestem reprezentantem Szkoły Głównej Handlowej, prowadzę badania naukowe, więc jestem heavy data user. Właśnie danych o mieszkalnictwie i widzę często, że definicje pojęć, jak już się do nich dokopię, bo one często nie są takie łatwe do wydobycia, są różne względem tego, jak my w nauce rozumiemy poszczególne rzeczy. Czy nie warto by było zrobić warsztatów, w których byśmy przeanalizowali po prostu definicje poszczególnych pojęć wykorzystywanych w statystyce publicznej, po to, żeby one lepiej służyły i nauce, i sektorowi publicznemu, i sektorowi prywatnemu, bo czasami nawet właśnie te problemy, które się pojawiają, wynikają nie tyle z braku jakości danych, tylko z niskiej jakości.
jakości danych, tylko z tego, że te definicje po prostu nie są adekwatne z tym, jak biznes rozumie poszczególne rzeczy. Tak, dziękuję. Dziękuję. I ja też dodam od siebie, właśnie te są te problemy, bo jeżeli mamy też pewne definicje, one występują różne w różnych źródłach. Na przykład definicja rynku pierwotnego, ona jest inaczej sformułowana przez GUS, a inaczej też jest wykorzystywana w badaniach NBP. I tutaj mamy problem, że zestawiając te dane, one są przez to nieporównywalne, ponieważ są inaczej definiowane. Myślę, że to jest bardzo słuszna inicjatywa i właśnie tu pytanie, czy w kolejnym kroku nie powinniśmy właśnie iść w taką stronę warsztatów i pewnych wypracowania tych definicji wspólnie? Oczywiście jest bardzo dobra inicjatywa. Ja powiem trochę, myśmy zaczęli takie serię inicjatyw, spotkań z interesariuszami, oczywiście od analityków finansowych, bankowych i tak dalej, no ale tutaj jest też określona grupa, z którą chętnie byśmy się spotykali. Wiedzą Państwo, że pandemia trochę nas rozgoniła po kątach i na takie spotkania online to one nie wychodzą, nie było możliwości i czasu. Nie chciałbym tutaj śmiertelnie stać na stanowisku poważnie, że wszystkie definicje są odpowiadające bieżącym potrzebom, ale to też, proszę Państwa, proszę mi wierzyć, łatwo jest powiedzieć, że coś nie przystaje do mojej dzisiejszej potrzeby, kiedy właśnie wchodzę w temat i patrzę na to bez perspektywy tego, jak to się rozwijało. I te definicje często, najczęściej są takim efektem takiego zgniłego kompromisu, który godzi przeszłość z przyszłością, przepisy z rzeczywistością, potrzeby unijne z potrzebami polskimi i czasami zrobi się z tego bardzo skomplikowany system wzajemnych powiązań, który ciężko jest zmieniać, ale oczywiście my go możemy zmieniać i jesteśmy otwarci na taką współpracę i być może takie forum, jakbyśmy sobie stworzyli tutaj wspólne, gdzie byśmy dyskutowali, podpowiadałoby również moim służbom to, w którym kierunku zmierzać albo przynajmniej nawet naciskać czasami na poziomie europejskim. Przecież mamy poprzez Eurostat takie możliwości, że czasami możemy powiedzieć, że coś powinno być inaczej, bo to też jest przecież zobowiązanie unijne nasze, żebyśmy produkowali tak samo jak inne kraje, więc to trzeba wspólnie ustalić wszystko, więc zachęcam do współpracy. No, nie będę tutaj śmiertelnie poważnie bronił tych definicji, natomiast nie twierdzę, że one są aż tak złe, jakby można było odnieść wrażenie, bo naprawdę jest to czasami efekt pewnego systemu naczyń powiązanych. Oczywiście, bardzo dziękuję w takim razie panu prezesowi, a teraz głos oddam, pozwolę państwo, że zamkniemy dyskusję i głos oddam panu profesorowi Jackowi Łaszkowi, który jest analitykiem, doradcą kierującym zespołem do spraw rynku nieruchomości Narodowym Banku Polskim, czyli mamy ten kolejny fundament danych, także oddaję głos panu profesorowi. Dzień dobry państwu, a można zrobić... Już tutaj prezentacja, wrócimy prezentację, o już mamy. Tak, no. Proszę Państwa, a propos tej definicji rynku pierwotnego, to wiecie Państwo, to znaczy w statystyce się tego nie rozróżniało, w statystyce międzynarodowej również, prawda? Zresztą w Polsce przez dłuższy czas, na przykład baza AMRON tego nie rozróżniała, nie tylko. No myśmy widzieli konieczność rozróżnienia tego i 17 lat temu, jak żeśmy zaczęli naszą bazę, to żeśmy po prostu to rozróżnili i żeśmy to zdefiniowali, tak? No zdefiniowaliśmy tak po prostu, jak nam się to wydawało, prawda? No jest pytanie oczywiście potem dalej, tak, no, czy się pod to podpiąć, czy to zmienić, prawda, jaki jest cel, no ale to jest inna kwestia już. Proszę Państwa, a więc my jesteśmy pewnym specyficznym, można powiedzieć, użytkownikiem, tak jak to chodzi, no to chodzi, tak, pewnym specyficznym użytkownikiem, ale jednocześnie też badaczem tego rynku, no bo NBP po prostu, no banki centralne, system bankowy, system finansowy w ogóle, trzeba by powiedzieć szerzej, tak, system finansowy, no jest silnie powiązany z rynkiem nieruchomości, często, że tak powiem, na tym ten rynek jest katastroficzny, mamy cykle, mamy kryzysy, no już tego nie chcę rozwijać i ten system finansowy na ogół jest tym czynnikiem, który destabilizuje ten rynek i potem ponosi konsekwencje tego też w drugim rzucie. No więc to się działo, no wszyscy doszli do wniosku, to stosunkowo niedawno, nie chcę wchodzić w historię, tak, no że jednak no trzeba ten rynek monitorować, rynek nieruchomości, nie tylko mieszkaniowych, też komercyjnych, my komercyjne też monitorujemy, prawda. No i banki centralne by było dobrze, gdyby to badały, tak, i to jest ta główna przyczyna, powstała Europejska Rada Ryzyka Systemowego przy ECB-ie, tak, oni... Nie wchodźmy w te detale, tak, my się ciągle już to kwestia wieku, tak, jakieś dygresje do dygresji, prawda. Natomiast, proszę Państwa, a więc zaczęliśmy to badać, aczkolwiek pierwotnie bardziej żeśmy patrzyli na politykę monetarną.
to mieliśmy patrzeć bardziej na politykę monetarną, no też nieruchomości, bardzo silny kanał transmisji, efekty majątkowe i nie tylko, to się silnie przekłada, stopy procentowe, nieruchomości, wiadomo, nie rozwijam tego. Ale proszę Państwa, no z tego widać, że my jesteśmy bardzo specyficznym jak gdyby badaczem tego rynku, bo nas interesuje głównie w tej chwili stabilność sektora finansowego polskiego, czyli tego prostego polskiego sektora, bo nie jest prosty, banki uniwersalne, produkty o stałej, o zmiennej stopie, tak. Z punktu widzenia no właśnie tego rynku nieruchomości. Czyli my do tego podchodzimy dosyć standardowo, tak? To znaczy tu od kilku lat jak gdyby trwały te badania, zespoły badawcze SRB, wypracowano pewną metodologię, jak do tego podchodzić. Miałem przyjemność brania udziału w tych kolejnych iluś tam grupach roboczych, już mi się mylą nawet, tak? Natomiast generalnie tam się wyróżnia takie trzy strecze, czyli można powiedzieć napięcia, grupy napięć, prawda? Związane z gospodarstwem domowym, związane z systemem finansowym i związane z cenami nieruchomości. No i NB po prostu z tego punktu widzenia na to patrzy, tak? Ceny nieruchomości to jest kwestia, oni to nazywają collateral stretch, czyli to jest jak gdyby problem bezpieczeństwa zastawu, prawda? No i w związku z tym my badamy te rynki, czy tam napięcia rosną, czy nie, na ile rosną, tak. Są do tego wskaźniki, nie chcę wchodzić znowu w historię, to można, wskaźniki, modele bardziej w tej chwili ekonometryczne, ale jedno i drugie jest dobre, prawda? I my generalnie to robimy. Gdzie robimy? No robimy na tych największych rynkach, no bo tam jest największe zaangażowanie systemu finansowego. Czyli 16 największych rynków agregujemy, tak, zbieramy te dane. Dane zbieramy z różnych źródeł. Jak Państwo wiecie, nasze takie, że tak powiem, badanie to jest to badanie cen. Zaczęliśmy to 17 lat temu chyba, tak, z takim badaniem nieobowiązkowym, tak, pilotażowym. W tej chwili już mamy to na dużą skalę. W tej chwili integrujemy też bazy danych Rejcen, bazy danych Ministerstwa Finansów, bazy danych AMRON. No, jaka jest z tym zabawa, to tutaj pan prezes trochę już słynne pliki GML, tak? SWD. SWD może mniejszy problem, z GML-em jest problem, każdy wpisuje jak leci, tak? Czy te bazy budynkowe dla odmiany, bo my korzystamy z tego wszystkiego, no bo dla nas kluczowe są ceny, tak? Te ceny trzeba dobrze liczyć, a stosujemy tu modelowanie hedoniczne, czyli musi mieć atrybuty, no i okazuje się, że te dane są niekompatybilne, źle spisywane i tak dalej. Niestety coś można ekonometrycznie czy informatycznie wyczyścić, natomiast w większości przypadków to jest jednak taka żmudna praca i to się czyści ręcznie. W NBP-ie integrujemy i czyścimy to ręcznie, prawda? Ale baza w wyniku tego jest no, w miarę przyzwoita. Co to znaczy? No modele chodzą po prostu, tak? Jak jest kiepska baza, to po prostu nie chodzą modele, tak? No to już to jest taki weryfikator. Jak jest przyzwoita baza, no oczywiście to są prawa statystyczne, tak? No więc one chodzą tak, jak to statystyka, z pewnym błędem. No ale generalnie jak jest kiepska baza, to w ogóle nie chodzi, prawda? A więc proszę Państwa, i my głównie jesteśmy skoncentrowani oczywiście na tym rynku, ale oczywiście koledzy z innych departamentów razem z nami robią też badania, gdzie łączy się te pozostałe elementy, a więc sektor finansowy, sektor bankowy, napięcia w sektorze finansowym, te, które w bilansach banków, tak, które się przekładają, czy mogą się przełożyć potem, bo kryzys nieruchomościowy to nie tylko bańka na rynku, tam jak się spojrzy na historię kryzysów, to jest, nie chcę rozwijać tego wątku, bardzo wiele może być przyczyn, prawda? A więc to jest również ta analiza sektora finansowego z tego punktu widzenia i to jest analizowanie gospodarstwa domowego i takie badania akurat to nie my robimy, to robią koledzy obok, ale współpracujemy bardzo blisko w tym zakresie. No i tam się symuluje różne obciążenia, różne instrumenty i tak dalej, i tak dalej. Też są standardowe wskaźniki SRB, właśnie wypracowane w wyniku tych różnych misji w tych grupach roboczych i my to stosujemy. Jeżeli chodzi o ten rynek nieruchomości mieszkaniowych, to jesteśmy daleko, że tak powiem, robimy tego daleko więcej. Modelujemy, tu z reguły to są modele, powiedzmy, ekonometryczne, już co się na tym rynku dzieje, tak. Oczywiście to jest kwestia danych i to jest kwestia tego, na ile wydarzenia z przeszłości, które, że tak powiem, zakładamy, że imputujemy, że będzie tak w przyszłości, na ile to się sprawdza, wiem, że się różnie sprawdza, prawda. Proszę Państwa, to tak się kieruję tym, dobrze. Proszę Państwa,
A więc no my udostępniamy nasze dane w postaci raportów. Szybko będę przelecę tylko kwartalne, roczne. Kwartalne to są głównie ceny, bieżąca sytuacja na rynku. My współpracujemy przy naszych badaniach rynku, bo tu, gdzie ja jestem bezpośrednio zaangażowany, to nie jest duży zespół, bo to są 4 osoby poza mną. Ale poza tym to są jeszcze oddziały lokalne, które nam dostarczają, czyszczą danych, robią część analiz. I to są te analizy 16 rynków lokalnych, tak, kwartalne analizy. Robimy też analizy lokalne, ale to dla naszych respondentów, którzy z nami współpracują i dostarczają danych. Może część tutaj z Państwa, pewnie część z Państwa, szczególnie na internecie, że tak powiem, to są nasi respondenci, bo tą sieć mamy dosyć, można powiedzieć, bogatą współpracy. Poza zbieraniem danych o cenach na rynku pierwotnym i na wtórnym, no zbieramy, badamy również koniunkturę, czyli robimy badania ankietowe, firmy budowlane, firmy, znaczy pośredników, firmy deweloperskie. Teraz żeśmy to przyspieszyli, no bo ta koniunktura była jeszcze dalej, ona jest dobra na rynku, prawda? Więc można powiedzieć, badamy to na dosyć szeroką skalę, ale oczywiście my to badamy no na nasze własne potrzeby, na potrzeby publiczne kontrybujemy tymi raportami, ponieważ jesteśmy w programie badań statystyki publicznej, ale jeszcze jak nie byliśmy, to kontrybuowaliśmy tymi dwoma raportami. Raport roczny na 16 rynków i raporty kwartalne, gdzie podajemy też na te 16 rynków, ale w sposób taki bardziej, można powiedzieć, zagregowany. Tym niemniej są to, jak Państwo wiecie, dane dosyć szczegółowe, z tym, że to są dane rynkowe, prawda? To znaczy mieszkalnictwo, no to jest bardzo szeroka kategoria, tam mamy i problemy społeczne, i urban planning, prawda? I proszę Państwa, i tą mikroekonomię, czyli analizy hedoniczne, i o już nie chcę dalej tego wymieniać wszystkiego, prawda? Jest to cały wielki kompleks zagadnień. My się zajmujemy tylko tą kwestią rynku, tylko duże miasta i tylko z punktu widzenia ryzyka rynkowego i ryzyka finansowego, ryzyka dla sektora finansowego, czyli to, co Państwo nas pytaliście w tej kartce, takiej tutaj, która zapraszała nas do udziału. Czy badamy trochę tego kredytobiorcę? Tak, badamy i te gospodarstwo badamy, ale nie badamy tego pod względem socjologicznym. No i oczywiście badamy statystycznie. Nie badamy poszczególnych, że tak powiem, podmiotów, tak? To nie jest badanie sytuacji mieszkaniowej, chociaż tym się też zajmujemy. Jak modelujemy, to musimy to brać pod uwagę, prawda? Proszę Państwa, no nam tych danych nie chce, przyrasta dosyć dużo. My w tej chwili zaczęliśmy od własnych badań. One są dobre, bo one są dosyć szybkie, ale zbieramy też dane w tej chwili z Amronu, z Rejcenu, tamte nieszczęsne pliki, prawda, GML. I proszę Państwa, i z Ministerstwa Finansów, CZM się ta baza nazywa, teraz jest nowa już, znowu są problemy, bo to nowe formaty. I proszę Państwa, i też staramy się to zintegrować, no, bawimy się w tą integrację już od ładnych kilku lat. Nie jest to proste rzeczywiście, to jest, nie jest prosta zabawa. No. Proszę Państwa, co tu jeszcze można powiedzieć więcej? No i w wyniku tego no to generujemy, tak, te szeregi, w raportach pokazujemy, to pokazujemy też dane. My nie możemy danych jednostkowych niestety, proszę Państwa, udostępniać, ponieważ mamy podpisane z pośrednikami, z częścią deweloperów, ale głównie z firmami z rynku nieruchomości mieszkaniowych, z pośrednikami, że nie będziemy tych danych z postaci niezagregowanej udostępniać. Oczywiście niezależnie od tego jest jeszcze problem tajemnicy statystycznej, to znaczy jesteśmy tym objęci, jak Państwo wiecie, nasze dane nigdy, nigdzie, podobnie jak GUS-owskie, nie wypłynęły, prawda? My bardzo o to dbamy, bo to jest podstawa naszego badania. Nam podmioty ufają, my nie mamy kłopotu z pozyskiwaniem danych, ale nasi pracownicy składają dodatkowe przysięgi i tak dalej, właśnie na to nasze badanie, prawda? To jest bardzo ważny element. I proszę Państwa, no na podstawie tego możemy sobie te różne rzeczy, różne wskaźniki, które Państwo, część z Was pewnie przegląda, liczyć, no to jako przykładowe tu wybrałem takie niektóre może ciekawsze, komercyjne też w tej chwili, tak, ale do tego, ponieważ mówimy bardziej o technikaliach, nie o analizie w związku z tym, tylko jako taka przeglądówka i to by było tyle tytułem wstępu. Dziękuję bardzo. Ja serdecznie dziękuję, panie profesorze. Mam pytanie, zaczynając dyskusję, później liczę na państwa głosy też na sali, bo trzeba docenić, że wykonują państwo w NBP naprawdę bardzo żmudną, mrówczą pracę, żeby
żebyśmy mieli ten efekt ostateczny, że możemy faktycznie powiedzieć, jak wygląda ten rynek nieruchomości w tych największych 16 miastach, no wymaga to jednak bardzo mrówczej pracy właśnie, tak jak pan powiedział. Czy widzi pan jakąś możliwość, potrzebę, możliwości, czy jest może jakiś apel o to, żeby było jakieś wsparcie dla Narodowego Banku Polskiego w tym zakresie? Czy uważa pan, że jest taka potrzeba właśnie jakiegoś tam wsparcia w tych procesach mrówczych takich? To znaczy, jeżeli chodzi o ten nasz zakres, który jest potrzebny dla naszych celów jako banku centralnego, tu bo ja mogę się w takich dwóch płaszczyznach wypowiedzieć, tak? No ja od wielu lat prowadzę te analizy sektora nieruchomości, sektora mieszkaniowego, to można powiedzieć nawet pracę magisterską, zacząłem od mojej pracy magisterskiej na ten temat, więc cały czas oczywiście siedzę w tym temacie, tak? Może na stare lata by trzeba było coś innego, no to też coś tam dłubię, ale generalnie to jest jakaś ta moja pasja życiowa, prawda? Więc jeżeli spojrzeć z punktu widzenia tego, co robią inne banki centralne, one w tej chwili bardzo mocno przyspieszyły jednak to badanie rynku nieruchomości i zainteresowanie się rynkiem nieruchomości, no bo po prostu były problemy, tak? Przedtem to się ogólne modele jakieś robiło, tak? Jak teraz patrzymy na te modele, to troszkę się tak człowiek uśmiecha, prawda? Jak można było coś takiego w ogóle robić? To jeszcze 20 lat temu, tak? 15 lat temu, 25 lat temu. A więc to się bardzo zmieniło w tej chwili. Tym niemniej, jeżeli spojrzymy sobie na to, co my robimy, co robią inne banki centralne, muszę powiedzieć, że my jesteśmy, no bym powiedział, pewnie jedni z lepszych, tak? Jak nieskromnie nie powiem, że najlepszych, prawda, w Europie. Natomiast to w zasadzie, to co mamy, to na nasze potrzeby w tej chwili wystarcza. My nie potrzebujemy robić więcej. Natomiast oczywiście, jeżeli się spojrzy na sektor nieruchomości i spojrzy się na wszystkich interesariuszy, to oczywiście to jest mało, bo to nie pod tym kątem było robione, prawda? I oczywiście to powstaje problem statystyki. My robimy 16 dużych rynków, tak? No, a reszta? Przepraszam, prawda? A reszta? No to i to jest oczywiście pytanie o te, że tak powiem, badania pozostałych rynków, tak? No więc ja myślę, że to jest to główne pytanie, prawda? Dobre dane, dobre analizy, dobre dane to jest z zakresu rynku pierwotnego, dla zakresu rynku wtórnego, dobre i równocześnie w miarę szybkie, tak? Można powiedzieć, tych wszystkich rynków, tego co my piszemy, PP, pozostała Polska, prawda? Natomiast ja sobie zdaję sprawę z tych problemów, tak? No ja próbuję integrować częściowo te dane na tych 16 rynków, tak? No i oczywiście ja się dorobiłem moich własnych informatyków w tej chwili już, których tam mam, żeśmy wyszkolili z naszych pracowników, mam dwóch informatyków. To może nie jest dużo, ale oni się tym zajmują głównie. No i tam mam też trzech ekonometryków, którzy też to dłubią, wspierają, prawda, te procesy. No to jest taka mrówcza praca generalnie, no więc patrząc na pana prezesa, na GUS, ja się uśmiecham oczywiście do niego, ale ja sobie zdaję sprawę, że dla GUS-u znowu to jest tylko jeden z programów, prawda, i mają wszystko na głowie przecież, także, no, ta, no, no właśnie, o, no, ta. No właśnie, wszyscy mamy te problemy, no. No więc wiecie państwo, jako badacz tego rynku, ja oczywiście chciałbym dużo, dużo więcej, tak? No ale jako realista i ekonomista, bo my te analizy ekonomiczne liczymy, no więc właśnie na tą drukarkę muszę też patrzeć, prawda? No, no, no to zdaję sobie sprawę trochę z realiów, prawda? Znaczy, no, pewnie drukarki akurat NBP tam są gdzieś niedaleko, ale to myślę, że raczej nie w tym zakresie. Drodzy państwo, mamy jeszcze 5 minut na dyskusję z panem profesorem i tutaj wiem, że dużo pytań zadałem wcześniej i wiem, że był deficyt, bo państwo chcieli jeszcze więcej zadać pytanie do pana prezesa GUS-u, więc teraz już od razu oddaję państwu głos i proszę państwa pytania, komentarze, uwagi Filipie. Tak, zachęcamy do zadawania pytań. Prosilibyśmy każdego mówcę o wstanie też przedstawienia się przed wypowiedzią, żebyśmy też mogli ją odpowiednio rozpocząć. Kto byłby chętny? Proszę. Proszę też o światło, może. No, tak, dziękuję. Witam serdecznie. Michał Szczudla, Grupa OLX. Fajnie tutaj pana profesora teraz poznać tutaj, można powiedzieć, już na konferencji, a nie tylko online. My już współpracujemy od jakiegoś czasu tutaj z Narodowym Bankiem Polskim.
bo chcemy generalnie inwestować tutaj w tą transparentność tego rynku. Ale ja mam dwa pytania. Po pierwsze, tutaj rozmawialiśmy też niedawno o tym rynku pierwotnym, bo widzimy, że pewnego rodzaju nasycenie tego rynku pierwotnego w tych dużych miastach, widzimy duży rozwój jakby w tej PP, czyli tej pozostałej Polsce. I tutaj fajnie byłoby się zastanowić nad tym, w jaki sposób możemy mieć dostęp do tych danych na niższym poziomie gdzieś tam zagregowania, który będzie nam pozwalał lepiej rozumieć generalnie, co się dzieje w tej pozostałej Polsce. I drugie pytanie w kontekście cen, bo tutaj my bardzo mocno pracujemy też nad tym, żeby ten obraz był jak najbardziej spójny, jeżeli chodzi o te ceny ofertowe, ceny transakcyjne, i też borykamy się z tymi problemami, że te dane transakcyjne ciężko nam bardzo dopasować do tych cen ofertowych, a mamy tutaj bardzo dużo tych ogłoszeń, największą bazę teraz w Polsce, czy to w najmie, czy to w sprzedaży, zarówno wtórny, pierwotny, połączyliśmy teraz też siły z Obido i bardzo nam zależy na tym, żeby być coraz bliżej tej transakcji, więc fajnie byłoby też mieć możliwość, o ile jest taka możliwość, żeby te dane też były na niższym poziomie zagregowania, więc super byłoby jakąś tutaj dyskusję w tym temacie podjąć. Dziękuję. Tak, proszę panie profesorze, komentarz. To znaczy, bardzo dziękuję za ten głos. Ja już, nasz czas jest ograniczony, więc ja już nie mówiłem oczywiście o wszystkim, ale to jest nasza ostatnia inicjatywa. To nawet nie tyle nasza, taka wspólna można powiedzieć. To znaczy my w tej chwili, ponieważ no jest problem, to głównie był problem czynszy, ale nie tylko czynszy, tak? To znaczy w ogóle kwestii dostępności danych. I dane ofertowe zawsze są jakimś też punktem odniesienia. Oczywiście najlepsze są zawsze dane transakcyjne, no ale jak się nie ma tylko danych transakcyjnych, to oczywiście szczególnie jeżeli chodzi o dynamikę. Ceny ofertowe też nie są złe, tak? No i my właśnie, że tak powiem, z OLX-em od pewnego momentu, od pewnego czasu dosyć blisko współpracujemy. No są naszym dostawcą danych w tej chwili. Oczywiście to wchodzimy w ten temat no, ze względu na te ograniczenia nasze przerobowe, tak, nie tak szybko, ale już w tym raporcie, który będzie, będą dane dotyczące cen ofertowych właśnie z OLX-a. I szczególnie co jest tutaj takie cenne, będziemy mieli te ceny ofertowe z rynku najmu. To jest istotne, bo my mamy trochę cen transakcyjnych, ale te ceny transakcyjne są, no to trudno, ten rynek się trudno bada. Nie chcę znowu wchodzić w szczegóły, tak? Trudno się do tych danych bardzo dochodzi. I tutaj te dane ofertowe oczywiście mogą być jakimś proxy, mogą być jakimś przybliżeniem, jakąś informacją, tym bardziej, że OLX te dane dosyć dokładnie, jak to się mówi, trzepie, tak, czesze, żeby tam nie było powtórzeń, my też to jeszcze potem w tej chwili będziemy sprawdzać, więc myślę, że te dane ofertowe będą dosyć dobrym wskaźnikiem, natomiast oczywiście na pytanie, czy my możemy dawać tam powiedzmy te, możemy wchodzić w to głębiej, czy my możemy te dane publikować, te dane ofertowe szerzej, no to tu jesteśmy ograniczeni przede wszystkim stroną OLX-a. Jeżeli OLX się zgodzi, żebyśmy publikowali troszkę bardziej tam szczegółowe dane czy zakresy, to my oczywiście będziemy to robić w raportach kwartalnych, szczególnie jeżeli chodzi o te dane czynszowe, prawda? Natomiast oczywiście tam jest problem też merżowania tych danych, to znaczy dane ofertowe, dane transakcyjne. No to jest dosyć trudne, bo tam wtedy to wchodzi trochę w RODO, bo to trzeba mieć te dane dotyczące podmiotów, prawda? Ale to nie tylko kwestie związane z RODO, to znaczy to, no po prostu te bazy są dosyć słabo kompatybilne, tak? Jak się zaczyna wchodzić, no my mamy, ja już tu nie mówiłem o tych technikaliach, prawda, naszych, to znaczy my też mamy bazy danych, znaczy oczywiście my korzystamy z GUS-u też F01, F02, tak? Ale korzystamy też z naszych wewnętrznych baz GUS-owskich. I oczywiście wiele razy była pokusa, żeby pewne rzeczy, jak tam były napięcia w jakichś kawałkach, no pozostawiać jednak, prawda, powybierać, popatrzeć. No, to znaczy jak się bardzo popracuje ręcznie, to czasami coś można wyciągnąć, ale na to się rozjeżdża. No, najlepszy taki dla mnie przykład to chyba te bazy F01, F02, gdzie ja koniecznie tych deweloperów, no, których no, robimy dosyć szczegółową analizę firm deweloperskich, my robimy to na projektach, na bazach danych Sekocenbudu, tam te projekty wyceniamy sobie w poszczególnych miastach czy województwach, to zestawiamy potem z kosztami, to widzimy wtedy strukturę kosztów, mniej więcej rentowność,
pewność tego, ale próbowaliśmy też to w jakiś sposób weryfikować na danych F01, F02. No i tam są straszne problemy, dlatego to jest trudno rozróżnić, czy to jest projekt, czy to jest, że tak powiem, firma, która ma kilka projektów, czy to jest holding, prawda, czy to jest jakaś tam, powiedzmy, jakaś jednostka holdingu. Te dane się często powtarzają, więc w związku z tym często po prostu nie ma i chyba nie będzie możliwości, że tak powiem, żeby te dane integrować i trzeba traktować statystycznie. To znaczy założyć, że coś tam generalnie jest, prawda, i sobie coś na tym liczyć, no starać się wyczyścić trochę, wie pan, jeżeli widać, że tam są pewne błędy, jakieś powtórzenia, to wyczyszczać, ale tutaj założyć, że ten rozrzut tego błędu jest normalny, tak, no i brać to po prostu z dobrodziejstwem inwentarza. Ale dlatego, ponieważ my tak często zakładamy, bo zawsze wychodzimy z założenia, że lepiej mieć gorsze dane i gorsze analizy, niż nie mieć żadnych, prawda? To stosujemy też drugą zasadę. Jeżeli dane są niepewne, to staramy się weryfikować, czyli patrzeć wtedy dwa, trzy źródła i zobaczyć, czy mniej więcej rząd wielkości nam się chociaż zgadza, prawda? Bez tego nie, takich danych, które nie podlegają weryfikacji, po prostu nie publikujemy, nie podajemy. Bardzo dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To proszę. Teraz działa, super. Adam Czerniak, SGH. Ja mam dwa pytania, prośby. Jedno pytanie, prośba, czy dałoby radę na przykład to, co jest na wykresach w raportach kwartalnych, także zamieszczać w Excelu, żeby był taki załącznik excelowy do tych raportów kwartalnych. To będę bardzo obowiązany. Wiercę o to dziurę w brzuchu nawet nieco skuteczniej innym departamentom Narodowego Banku Polskiego. Czasem się udaje takie dane uzyskać, więc super, gdyby i tutaj to się zadziało. A druga kwestia, i myślę, że to u was można by było zrobić właśnie we współpracy między departamentami, czyli dane dotyczące inwestycji zagranicznych na rynku mieszkaniowym. No w ramach zagranicznych inwestycji bezpośrednich tych danych jednostkowych, szczegółowych jest bardzo dużo. Czy by można było jakąś międzydepartamentową współpracę, żeby to pokazać, jak to wygląda? Bo takie dane można szacować na podstawie danych o przepływach międzynarodowych kapitału, ale jak wy zobaczycie dane jednostkowe, na pewno zrobicie to lepiej niż ja, jak sobie coś tam podłubię i poszacuję. Także takie dwie prośby. Prosimy o odpowiedź pana profesora. Jeżeli można, to ja odpowiem zaraz. Proszę państwa, więc tak, to ta pierwsza kwestia, czemu dajemy wykresy, a nie dajemy cyfr? No to ja powiem szczerze. Proszę państwa, jak dajemy cyfry, to potem zawsze się, że tak powiem, zdarzą ludzie, którzy do nas piszą, a tam jest 15,1, a tam z kolei było 15,17. To czy tam jest 0,1, czy tam jest 17 setnych, prawda? Już ja jako anegdotkę mogę, że tak powiem, podać przykład, jak kiedyś, no my robimy też struktury cen, prawda? I napisał do mnie deweloper, że myśmy to zmienili, jakim prawem myśmy to zmienili, a myśmy lepsze dane po prostu dostawali. Tam piszemy, że to są tylko szacunki i tak dalej, i tak dalej. Że jakim prawem myśmy to zmienili? On na podstawie naszych danych on podpisywał umowy z klientami, prawda? No więc wiecie państwo, są różne dziwne przypadki, tak? A już o tych, że tak powiem, takich bym powiedział, no bardzo dociekliwych respondentach, którzy tropią te błędy. Potem piszą listy do prezesa. Potem jak się coś odpowie, to on całą dyskusję podejmuje. No my jesteśmy cztery osoby po prostu i my się w ten sposób po prostu bronimy, bo tak to nie mamy nic przeciwko temu, ale my się po prostu w ten sposób bronimy, bo inaczej się robi kiepsko. No my pracować po prostu nie możemy, prawda? Natomiast druga kwestia to jest te przepływy. No nas to bardzo zawsze też interesowało, tylko tak. No w ogóle przepływy międzynarodowe jest w kontekście Polski, te kapitałowe, strasznie trudno namierzyć, prawda? Myśmy próbowali to robić. Natomiast jeżeli chodzi o te nieruchomości, to już próbowaliśmy to robić. No jest to bardzo trudno. Jest to obarczone tak dużym błędem. Tu mamy bardzo różne, tu są sprzeczne dane ze statystyk, prawda? W związku z tym, no nie wiem, średnio wziąć, prawda? No więc tu są tak sprzeczne dane, że doszliśmy do wniosku, że nie będziemy się w to bawić, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. To znaczy, wiecie państwo, w NBP-ie na ogół jest to przyzwyczajenie, że dane muszą być
wiarygodne, tam właśnie z 0,1 po przecinku i tak dalej. No NBP jak to każdy bank, szczególnie bank centralny, jest taką instytucją no szalenie akuratną. No myśmy trochę złamali tą zasadę, no właśnie mówiąc, że lepiej czasami dać pewne szacunki, które są wiarygodne, tak, niż nic nie dawać. No ale tutaj z kolei te błędy, bo myśmy próbowali takie rzeczy robić, tak, mój kolega szczególnie próbował to robić, te błędy są tak duże, no że po prostu żeśmy z tego zrezygnowali. Bardzo dziękuję panie profesorze. Ze względu na to, że mamy już pewne opóźnienia czasowe, pozwolicie państwo, że zamkniemy dyskusję tutaj w tym temacie i przekażemy głos panu profesorowi Waldemarowi Zdebskiemu, głównemu geodecie kraju. Akcesoria. Witam państwa serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Moi szanowni przedmówcy tutaj dotknęli pewnych rzeczy związanych z geodezją. Może szczerze powiedziawszy, to szkoda, że nie występowałem jako pierwszy, bo może mógłbym pewne rzeczy zdementować, ale to myślę, że przyjdzie czas i to może nie w mojej prezentacji, tylko troszeczkę później. Proszę państwa, ja swoją prezentację nazwałem Infrastruktura danych przestrzennych. No z tego względu, że tutaj państwo mówicie, moi przedmówcy mówili o raportach z różnych zjawisk, a my prowadzimy po prostu w geodezji pewne rejestry. Prowadzimy te rejestry na podstawie prawa, które są wykorzystywane, są podstawą wszelkiego planowania, czy chociażby zbierania przez państwa danych, tak jak tutaj rzeczona ta ewidencja gruntów i budynków, czy rejestr cen nieruchomości teraz. Przy czym wyraźnie zaznaczam, bo często jest to mylone. Uważa się, że rejestr cen nieruchomości jest elementem ewidencji gruntów i budynków. No to jest absolutna nieprawda, to nie ma żadnego związku. I jak teraz jeszcze o tym mówię, to może jak później, gdybym zapomniał, bo problem dezintegracji danych jest problemem nas wszystkich. I na przykład jeśli chodzi o rejestr cen nieruchomości, jest bardzo proste rozwiązanie, którego nikt nie chce podjąć. Kto powinien go prowadzić? Notariusze bezpośrednio, tak powiem, rejestrując transakcje, powinni wpisywać trzy proste rzeczy. Przy działce identyfikator działki. Jak będzie identyfikator działki, to już państwo wiecie, gdzie ta działka jest. Przy budynku identyfikator budynku, już wiecie, gdzie on jest. A przy lokalu identyfikator lokalu i już wiemy, gdzie to jest. To jest proste, jak metr sznurka w kieszeni, tylko po prostu nikt nie chce tego zrobić i jesteśmy w takiej sytuacji, że trafia do starosty, starosta na podstawie aktu notarialnego, który czasami ma 300-400 stron, ktoś musi wyciągnąć jakieś informacji, których zwyczajnie tam nie ma, tak? I to jest, problem jest bardzo prosty do rozwiązania. Nie wiem, w którym kierunku to skierować, czy do NBP, czy do GUS-u, bo państwo macie, tak powiem, mechanizmy centralne. I do tego notariusze, żeby bezpośrednio w swoim systemie mogli od razu takie transakcje wpisywać i problem będzie rozwiązany, sprawozdawczości wszystkiego. Mamy też Ministerstwo Sprawiedliwości, więc... Ale ja jeszcze pozwoli pan, bo ja troszkę tak chciałem odpowiedzieć na pytania, bo ta infrastruktura danych przestrzennych, proszę państwa, o przestrzeni zbierają dane różne instytucje. Geodezja, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i tak dalej. To, co tutaj przedstawiłem, proszę państwa, że wszystkie te rzeczy, które mamy, znajdują się w opisie świata realnego. I tutaj mam przedstawicieli trzech instytucji, chociażby, którzy zbierają dane o tej naszej przestrzeni. Więc wszystkie informacje łączą się w tym jednym miejscu, w tym obszarze, który nas interesuje. I proszę państwa, całość, ja mówię teraz o tych danych przestrzennych, że kiedyś, jak nie było internetu, mieliśmy tylko bazy danych. Trzeba było na dyskietkach je przenosić, przewozić, kombinować. Internet przyniósł do tego usługi, które pozwalają z tych danych korzystać. Tak jak dzisiaj państwo nie wypożyczacie filmów, wypożyczalni wideo na kasetach, tylko korzystacie z różnych serwisów. To jest właśnie nowy świat. Tak, tak funkcjonuje całe społeczeństwo, geodezja również. Czyli infrastruktura danych przestrzennych to są dane i usługi, które pozwalają w tego sposób komfortowy korzystać. Tak jak infrastruktura drogowa, kolejowa czy jakaś inna, prawda? Infrastruktura drogowa to też nie są same drogi, tylko stacje benzynowe, parkingi, inne elementy. I to mamy w kraju rozbudowane. To moi przedmówcy mówili, że są drudzy na świecie, pierwsi na świecie. No też mam tutaj jakieś osiągnięcia. W zeszłym roku nasza infrastruktura danych przestrzennych została nagrodzona w październiku przez GeoSpecial World Forum jako właśnie w kategorii, tej kategorii otrzymał się nagrodę światową, także no, gratuluję trafnego wyboru instytucji do przedstawiania tych rzeczy. Także bardzo się cieszę z tego i myślę, że to też jest powód do zadowolenia państwa, że żyjecie w takim kraju, gdzie dane są
w miarę łatwo dostępne, bo za chwileczkę jeszcze będę mówił o tej naszej infrastrukturze. My uczyniliśmy wiele rzeczy w obszarze geodezji, bo ja szacuję, i tu może pan prezes GUS-u mieć jakieś wątpliwości, czy pan profesor, ale ja szacuję, że dane przestrzenne, z którymi państwo macie do czynienia, to w 60-70% pochodzą z geodezji. Do tego oczywiście jest statystyka, geologia, inne instytucje, które też o tej przestrzeni gromadzą informacje. I to wszystko w Polsce to stanowi infrastrukturę danych przestrzennych. Nie będę mówił o szczegółach, bo na poziomie geodezyjnym my jesteśmy bardzo rozproszeni. Tutaj padał ten problem. Główny geodeta kraju jako organ prowadzi szereg baz danych na poziomie ogólnopolskim i jest jeden, więc łatwo to go zintegrować. Ale już baza danych obiektów topograficznych, czyli taka popularna mapa, takie opracowanie o treści mapy topograficznej w skali 1 do 10 tysięcy. Mniej więcej każdy z państwa kojarzy z turystyki, z harcerstwa takie opracowanie. To już prowadzi 16 marszałków. Ale jak wejdziemy w ewidencję gruntów i uzbrojenie terenu, mapę zasadniczą, to jest podstawą procesu inwestycyjnego, to mamy już 380 starostów, tak? A ja jako główny geodeta kraju muszę to wszystko zintegrować i dać państwu w takiej postaci strawnej. Ale to jeszcze nie jest wszystko, bo do tego dochodzi to, o czym mówił już prezes Rozkrót, 2477 gmin, które, panie prezesie, prowadzą numerację adresową. Nikt inny, tylko wójt, burmistrz, prezydent nadaje numer adresowy. Punktów adresowych w Polsce jest około 8 milionów. Proszę państwa, to i tak jest niedużo, bo problem to mają w Chinach, tak? Bo u nas to te 8 milionów nie jest żadnym problemem, ale problemem jest ta niejednoznaczność zapisu, to o czym apelował tutaj prezes Rozkrót. No staramy się stworzyć takie systemy, żeby było bazować na słownikach SIMC miejscowości, prawda, bo każda miejscowość ma swój numer ewidencyjny, ulica i tak dalej. No to wszystko samo się nie stanie. Tutaj panowie troszkę narzekali na to. Jak zaczęliśmy to robić i skutecznie, powoli, krok po kroku, systematycznie robimy, to w końcu coś tam zrobimy, tak? I uporządkujemy te rzeczy. Ale proces nie jest prosty. Dam przykład z numeracji adresowej. Panie prezesie, to jest absurd. Jak zwracamy uwagę w gminie, że są dwa takie same punkty adresowe, bo są. No i teraz, gdybym państwu któremuś powiedział, że zmienię panu adres, to państwo będziecie z tego niezadowoleni. Obywatele idą do sądu, a sąd wydaje wyrok. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby były dwa takie same numery punktów adresowych. No, potem ręce opadają. Proszę państwa, idąc tutaj, to właśnie ta numeracja adresowa jest w gminach i za to jeszcze odpowiada główny geodeta kraju, dlatego że te numery adresowe są podstawą rejestru centralnego PRG. W PRG dane nie biorą się znikąd, tylko właśnie z numeracji adresowej. Oczywiście jeszcze jest plan zagospodarowania przestrzennego, za co już nie odpowiada tutaj główny geodeta kraju. Ja nie będę ilustrował tych zbiorów danych, bo nie mam na to czasu. Natomiast chcę pokazać, co my z tego wszystkiego robimy. Z tych wszystkich danych, żeby użytkownikowi było komfortowo, to wystawiamy usługi zintegrowane, po prostu gdzie tutaj na podstawie tego łącza każdy może sobie to podłączyć u siebie. I przykład współpracy z GUS-em, w GUS-ie są podłączone usługi z geodezji, czyli ewidencja gruntów i budynków, granice administracyjne, takie rzeczy, wszystko można sobie z tego korzystać i każdy z tego może korzystać, nie tylko geoportal czy serwisy bankowe, każdy. To jest właśnie elementy, te usługi danych przestrzennych. Usługa przeglądania WMS, usługa pobierania WFS. Ja zapomniałem książek wziąć, gdzieś za chwileczkę miał kierowca przywieźć, więc jak dla zainteresowanych przekażę kilkanaście egzemplarzy książek opisujących naszą infrastrukturę danych przestrzennych. To jest dosyć taki proces, którego nie widać, a który jest bardzo pracochłonny, o czym tutaj już panowie powiedzieli, bo żeby to wszystko zintegrować, to naprawdę trzeba włożyć wiele wysiłku, ale nie ma innego wyjścia. My nie zmienimy pewnych rzeczy, bo są to prawnie usankcjonowane rzeczy, że samorządy prowadzą ewidencję gruntów i budynków i koniec z rzędem tego, kto w tej chwili przeprowadzi reformę tego, że powie, że ewidencję gruntów i budynków mamy prowadzić na poziomie centralnym. To musimy się liczyć z pewnymi realiami. Źródłem naszych danych prezentacji jest geoportal. Serwis www.geoportal.gov.pl, mam nadzieję, znany państwu.
od lipca 2020 roku, czyli już półtora roku temu, wprowadziliśmy generalne uwolnienie danych. Państwo pamiętacie, że dane typu mapa topografii, dane topograficzne, ewidencja gruntów, to było wszystko kupowane. Trzeba było kupić i jeszcze, tak powiem, chodzić z odpowiednią licencją. W tej chwili większość tych danych jest uwolniona i możecie Państwo je bezpłatnie pobierać. W Geoportalu jest taka jeden katalog warstw, dane do pobrania. Wystarczy to sobie rozwinąć, wybrać to, co Państwa interesuje, kliknąć w miejscu zainteresowania i odpowiednie zbiory danych się pobiorą bez żadnych opłat. Możecie Państwo to wykorzystywać do dowolnych celów. Chcę jeszcze to troszeczkę rozbudować, żeby już w ogóle wszystko absolutnie było wolne od opłat, no ale tutaj już potrzebne są regulacje prawne, więc czynimy takie działanie. Statystycznie tylko możecie Państwo zobaczyć, bo wolumen danych, które udostępniamy, to jest około 140 terabajtów wszystkiego. Natomiast pobieranie, zobaczcie Państwo, w 2021 roku zostało w sumie 600 terabajtów pobranych. Mniej więcej miesięcznie 60, nawet tam 120 terabajtów, tak to się kształtuje. Te nasze dane mają też tą cechę, że się zmieniają, tak? Bo to nie jest coś raz na zawsze zrobione. Raz na zawsze zrobione to są zdjęcia lotnicze, które są w jakiejś tam chwili, tak? Czy ortofotomapa na daną chwilę. Natomiast pozostałe dane zmieniają się wraz z rozwojem otoczenia. Łącznie właśnie z takimi danymi, o których powiedziałem, czyli ewidencją gruntów i budynków. Te podstawowe dane z ewidencji gruntów i budynków są udostępnione bezpłatnie. Ja nie wiem, to jeszcze sobie wrócimy kiedyś, panie prezesie, do tej rozmowy. Być może pytaliście o SWDE, bo w tej chwili nie widzę powodu, żeby którykolwiek powiat nie mógł wydać GML-a z ewidencji gruntów i budynków. Chyba że, bo są jeszcze trzy takie powiaty, które nie mają danych w postaci numerycznej. I to jest prawdziwy ból, bo choćby im nie wiem, co robić, to oni po prostu tego nie mają i po prostu nie wydadzą. No więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie ten problem zostanie rozwiązany. No nie wiem, jak się tam uchowali, ale gdzieś się uchowali. No w ramach statystyki, bo ja na statystykę też pewne rzeczy prowadzę i zadanie właściwego pytania, prawda, panie prezesie, to nie jest taka prosta rzecz, bo jak się, takie są odpowiedzi, jakie się zada pytania, tak? I jak chcemy, tak powiem, przejść do porządku dziennego, to zadajemy jakieś tam pytania i nic z tego nie wynika. Żeby zadać pytania dające możliwość analizy, to trzeba się chwilę zastanowić. Więc to jest generalnie dostępne, także generalnie czy w Geoportalu, czy w innych serwisach poprzez usługę, już czas mi się skończył, widzę. Państwo macie dostęp do wszystkich danych przestrzennych o uzbrojeniu, o ewidencji gruntów i budynków. Tutaj staramy się, żeby w Geoportalu Państwo wszystko mogli znaleźć. W tej chwili Geoportal to jest około 1 000 000 użytkowników miesięcznie. Jak Państwo startujecie w aplikacji mobilnej, to macie Państwo wersję mobilną. Jak w aplikacji desktopowej, macie Państwo aplikację desktopową. Znajomość danych przestrzennych daje Państwu ogromną przewagę. Chociażby tutaj w tych rzeczach związanych z mieszkalnictwem, generalnie z budownictwem. Bo oczywiście Państwo wiecie, jest ewidencja gruntów i budynków, oddzielnie jest gdzieś na przykład zagrożenie powodziowe. Jeżeli się to odpowiednio wie, co na siebie nałożyć, to natychmiast wiemy, że poziom zainteresowania tą działką nam nagle gwałtownie spada, co też oczywiście ma wpływ na ceny nieruchomości. To dla jednych jest pozytywne, a dla innych to jest tragiczne, tak powiem, że oczywiście to są tylko prognozy, tak, no ale oparte na podstawach naukowych. Też jeśli chodzi o wizualizację, jeżeli dodamy do zwykłej ewidencji gruntów ukształtowanie terenu, chociażby cieniowanie na podstawie numerycznego modelu terenu, a mamy na całą Polskę numeryczny model terenu w siatce metrowej, czyli tak jak tutaj Państwo widzicie tą scenę, to w siatkach tych mamy wyznaczone wysokości, to jest w tej chwili chyba 312 miliardów punktów, które mają wyznaczone wysokości. Państwo możecie z tego korzystać do poszerzania swojej informacji. W Geoportalu też oprócz geodezji znajdziecie Państwo dane innych instytucji. Jest taka warstwa specjalna, grupa warstw i tutaj jest chyba 20 czy 30 instytucji wymienionych już. Między innymi jest Urząd Statystyczny, który udostępnia swoje rzeczy. Czyli my integrujemy, Główny Urząd Statystyczny udostępnia i pokazujemy w tym, ale oczywiście możecie Państwo te usługi zobaczyć też w innych serwisach. Zagospodarowanie przestrzenne, to co bezpośrednio nie podlega geodezji, no ale staramy się też pokazywać i mamy rejestr, prowadzimy rejestr planów zagospodarowania przestrzennego. Tam, gdzie są plany zinformatyzowane, no to mamy taką postać, że każdą działkę możemy zobaczyć, jakie jest przeznaczenie w planie zagospodarowania. Przy czym tutaj interpretacja tych kolorów. Niebieski to są plany w postaci wektorowej, czyli w pełni
klikalne, że możemy wszystko zrobić, i zielone to są plany zeskanowane i podłączone z georeferencją. W tej chwili to jest mniej więcej 70% gmin posiada albo jedną, albo drugą postać. Bardzo fajna rzecz, i tutaj jest przedstawiciel OLX-a. Ja bardzo proszę o rozmowę po spotkaniu, bo nie mogę się przebić z jedną podstawową rzeczą. Już kilka maili pisałem do różnych zarządów i tak dalej. Proszę zobaczyć tutaj, zwrócić uwagę na to. Geoportal ma możliwość automatyzacji czy uruchomienia go z identyfikatorem działki. Czyli przykład, jeżeli działka jest do sprzedania, skąd na przykład w OLX-ie ludzie w opisie dają takie mapy geoportal.gov.pl, identify parcel i numer, bo wiedzą o tym, tak? Ale firma wasza z uporem nie chce dać klientowi, żeby mógł wskazać numer działki, który ma do sprzedania. Oczywiście o ile chce, tak? Wtedy wy możecie dać zwykły klawisz do kliknięcia, żeby człowiek nie musiał wpisywać takich rzeczy. Bo skutek tego jest taki, że po kliknięciu, takim wywołaniu, oczywiście to nie jest do wpisywania w palca, tylko to jest do systemów zautomatyzowanych. Geoportal się uruchomi, ale nie z całą Polską, tylko z tą działką. Czyli to, co powiedziałem, znając identyfikator działki, znamy jej lokalizację. To jest jedna rzecz. I ten mechanizm został wykorzystany w komunikacji z Ministerstwem Sprawiedliwości. Dokładnie, tylko tutaj widzę, że slajd mi się przeskoczył. Jeżeli tutaj jest, nie widzę tego w tej chwili, jeżeli w ewidencji, znaczy w księdze wieczystej jest identyfikator działki, to po kliknięciu na nim trafiamy do geoportalu właśnie z wykorzystaniem tego mechanizmu Identify Parcel. Był podobny mechanizm też w geoportalu, czyli po kliknięciu na działce był numer księgi wieczystej, który nas przenosił przez serwis Ministerstwa Sprawiedliwości, EKW. Automatycznie te rzeczy były wpisywane i wchodziliśmy do informacji o księdze wieczystej. No, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaaresztował mi to, karę na mnie nałożył. No i teraz, tak powiem, sprawa jest... na Seszelach można, przez Seszele można sięgnąć do tego serwisu, tak? Przez Kajmany, przez Miami, także obywatele płacą za dostęp do państwowego rejestru, płacą pieniądze. No, mam nadzieję, że przynajmniej Najwyższy Sąd Administracyjny może wykaże refleksję i ja ten spór wygram, bo jeżeli przegram ten spór, no to tak powiem, prowadzenie tych państwowych rejestrów, no gubimy sens w tym wszystkim, tak? No a to wszystko się bierze z tego, że Urząd Ochrony Danych Osobowych uważa, że numer księgi wieczystej jest daną osobową. A dlaczego uważa? No bo ma prawo tak uważać. Tak jesteśmy. Więc... No dobrze, no ale to już, tak powiem, nie chcę tutaj, tak powiem, dalej się nad tym rozwodzić. A to jest właśnie przykład, to co chciałem pokazać, bo jeden z portali, który prowadzi, przepraszam, że się... Tym dużym. Tak, tylko że... Jeden z portali właśnie do nieruchomości, nie, to już za daleko przeleciałem, bo jak mam dużą bezwładność... To jest jeszcze co innego. O, to chciałem pokazać, bo jeżeli użytkownik, właśnie to jest akurat portal chyba z takiego bezpośrednio net, niszowy portal, tak, bezpośrednio net, ale oni wykorzystują to. Jeżeli użytkownik wpisze identyfikator działki, to od razu portal generuje, pokaż go o portalu, tak? I ma, oczywiście możemy tą działkę zobaczyć. Dalej, no to wspieramy różne rzeczy związane z rejestrami państwowymi. Między innymi w systemie budownictwo wykorzystywane są te informacje mapowe o danych przestrzennych do kliknięcia, żeby obywatel mógł chociażby w prosty sposób wniosek wypełnić. Proszę zobaczyć, 12 pól, tak? A jeżeli kliknie na działce, to wszystkie rzeczy mu się wpisują automatycznie. Proszę Państwa, to w innym systemie, już nie będę dalej się nad tym rozwodził, też analizy, bo to może być Państwu bardzo przydatne. W geoportalu są analizy, BDOT 10K jest to taka Polska w pigułce, to jest 60 milionów obiektów, budynki, drogi, adresy. Więc jakbyście Państwo na przykład chcieli zobaczyć, ile jest budynków na przykład 16-piętrowych, to tutaj z tego systemu
wyciągniecie, czy z podziałem na budynki mieszkalne, czy budynki biurowe, więc warto do tego zaglądać. No i to jest na dowód właśnie ta nasza nagroda, czyli no, mam nadzieję, że Państwo doceniacie to, że nasza infrastruktura danych przestrzennych jest dobrze rozwinięta, no ale mało tego, no cały czas jeszcze się rozwija w kierunku tym, żeby Państwo mieli jeszcze większe korzyści i mogli te różne dane, o czym tutaj też była mowa, pokazywać w zakresie przestrzennym, tak? Bo wiemy, co to jest, tak? Gdzieś, ale chcemy zobaczyć rozmieszczenie, to o czym Pan tutaj mówi, że chce Pan zobaczyć, tak powiem, rozmieszczenie tych poszczególnych zjawisk. No wiem, że trochę szybko, ale starałem się o wszystkim powiedzieć, co jest dla mnie najważniejsze. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o pytania. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Oczywiście ta dyskusja nam troszkę się przeciąga i tu mam apel do Państwa internautów o pewną wyrozumiałość, dlatego że mamy bardzo rozległe tak naprawdę tematy i chcemy jednak jak w miarę jest to możliwe po prostu podejmować tę dyskusję. I wiem, że na sali są przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości też, więc tutaj chyba bym bezpośrednio już też zaczął tę dyskusję, jakby nawiązując do tego, co mówił pan profesor. Otóż właśnie, czy jest pewna płaszczyzna, jakaś możliwość, jeżeli chodzi o integrację właśnie tych rejestrów, prawda, z elektroniczne księgi wieczyste, z geoportalem. Czy jest pewna możliwość anonimizacji pewnych danych, które są uznawane za wrażliwe? Czy może Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest tutaj obecne na sali, czy na przykład, czy jest taka możliwość jednak pewnego rozróżnienia tych danych, żeby faktycznie może pewne dane o imię, nazwisko czy numer PESEL były na tym pewnym poziomie ukryte, ale jednak żeby nie tracić tej niezwykle cennych informacji, które tak naprawdę na bieżąco nam pozwalają identyfikować i w przestrzennym zakresie te zachodzące procesy. Czy jest tutaj osoba z Ministerstwa Sprawiedliwości? Czas nas goni, więc maksymalnie jedno pytanie, już przekazuję mikrofon. Dobrze, dzień dobry, Aleksandr Usin-Batko, Departament Strategii Funduszy Europejskich. Dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy za tak obszerne prezentacje. Proszę Państwa, ta płaszczyzna porozumienia integracji już była, a to, na co zwrócił uwagę pan profesor, no niestety tutaj zostało to zablokowane, także faktycznie nie ma połączenia elektronicznej księgi wieczystej z geoportalem obecnie, co było bardzo funkcjonalne i było wykorzystywane. Natomiast no myślę, że cały czas prace nad centralizacją, informatyzacją usług dostępnych również w wymiarze sprawiedliwości trwają, także my tutaj akurat odpowiadamy za gromadzenie danych, czyli zbieramy danych od ponad 14 tysięcy respondentów, proszę Państwa, w obszarze wymiaru sprawiedliwości, ale o tym później. Natomiast jeżeli chodzi o cyfryzację i o integrację tych systemów na płaszczyźnie całego kraju, no to myślę, że dotyczą nas te wszystkie i dotykają sytuacje i trudności, o których mówili tutaj przedmówcy. Także jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, to też nie jest nasza specjalność. Tutaj są inne organy, które nad tym czuwają i właśnie ta funkcjonalność geoportalu Księgi Wieczystej została wstrzymana póki co. Czy została wstrzymana, ale w serwisach typu Geoportal 360, który się podszywa pod geoportal rządowy, jak najbardziej jest, tylko Geoportal 360 był spółką w Polsce, teraz wyemigrował do Estonii. No proszę Państwa, dla mnie to jest po prostu coś tak absurdalnego, że bardziej absurdalnych rzeczy nie jestem w stanie jako urzędnik państwowy zobaczyć. No. To tylko proszę jeszcze o głos, bo wywołał Pan w trakcie swojej prezentacji przedstawicieli grupy OLX, to może tutaj komentarz. Panie profesorze, oczywiście jakby dziękujemy za to i porozmawiajmy po spotkaniu. Natomiast pomysł jak najbardziej słuszny, linkowanie jakby unikalnego numeru działki i jakby to jest tylko kwestia produktowa, technologiczna, ale przede wszystkim strategiczna, czy zdecydowalibyśmy się na to wdrożyć. Jednocześnie my prowadzimy teraz działania nad wdrożeniem nowej mapy. Z pewnością Państwo zauważyliście, że na Otodomie od pewnego czasu tej mapy nie ma. Ona się pojawi i wiem, że wszyscy o to pytają. Także uprzedzając pytania, ona wkrótce będzie. Ale zawsze to jest też perspektywa drugiej strony, czyli klienta i naszych szukających i sprzedających. Czy każdy jest świadomy tego, jak funkcjonuje ten numer, gdzie on miałby się pojawiać i że wyświetli się dokładna działka? Czy łatwiejsza perspektywa klienta jest taka, żeby dać pineskę na mapie? Nie każdy jest świadomy jakby całej dokumentacji, działki, którą posiada, więc to jest pewnego rodzaju kompromis. Natomiast na pewno jest pole do współpracy jakby w tym zakresie, a druga rzecz jest taka, że no na pewno jest, my też potrzebujemy danych, żeby dobrze zlokalizować dane nieruchomości na podstawie koordynatów poligonów. To są usługi. I o tych usługach też chciałbym porozmawiać, ale to nie będę zabierał tutaj czasu, natomiast z chęcią jakby porozmawiajmy podczas jakby którejś z przerw i zobowiązujemy się do tego, żeby połączyć pana profesora z osobą, która u nas bezpośrednio za tą lokalizację odpowiada.
Bardzo, bardzo dziękuję, bo ja mówię, już kilkanaście maili, już prosiłem pracowników, sam pisałem też, no tak, ale tak powiem zupełnie bez tego. Poza tym, jak wejdziecie na stronę OLX, naprawdę nie wiadomo, do kogo napisać, tak? To gdzieś jest jakiś kontakt, który gdzieś to grzęźnie bardziej niż w ministerstwie u was. Natomiast to, co pan powiedział, że osoby czy są świadome, a osoby, które jawnie dają taki geoportal gov.pl, identify parcel w waszych ogłoszeniach, przecież jak przeglądacie ogłoszenia, zobaczcie, ile takich fraz jest wpisanych. Czy ludzie... Tego chcą, więc to oczywiście jest rzeczą dowolną. Jak ktoś nie chce, może nie podawać, no bo świadomość jest taka, że klikniesz na działce i zobaczysz go w geoportalu. Za chwilę jak ktoś zna geoportal, to włączy sobie zagrożenie powodziowe, włączy sobie mapę hałasu i powie, no takiej działki nie chcę. No to jest kwestia podniesienia poziomu świadomości. Tak, proszę tutaj, prosimy o mikrofon. Tutaj, proszę. Świat byłby piękny, gdyby szczególnie rynek nieruchomości funkcjonował na zasadach wyłączności. Problem polega na tym, że w portalach ogłoszeniowych bardzo często funkcjonuje ileś tam ofert, a tak naprawdę w 80% czy nawet więcej są to duplikaty. W związku z tym ci, którzy zamieszczają takie ogłoszenia, starają się ukryć jak najbardziej szczegółowe, że tak powiem, dane dotyczące tej nieruchomości, żeby konkurencja, że tak powiem, nie przechwyciła, więc obawiam się, że do czasu, kiedy rynek nieruchomości nie przejdzie właśnie na wyłączność, tylko będzie działał na zasadzie, że jeden klient zamieszcza jedną ofertę, nie wiem, zgłasza do 15 agencji pośrednictwa, a ta agencja pośrednictwa znowu gdzieś tam zgłasza do iluś, to będzie z tym pewien problem. No tak, ale tutaj chodzi o takie elementy, które na przykład, jeżeli ktoś ma ktoś ma wyłączność, tak, albo to dotyczy osób, no, które wchodzą i chcą to jak najszybciej sprzedać, tak, no więc to, że oni, tak powiem, chcą to coś takiego pokazać, no to no, nie powinno im się ograniczać tego. No, nie chcę tutaj dominować tej dyskusji przez taki element. Geoportal ma taką możliwość, tak, uruchomienie powoduje działanie, tak. Podobne takie mechanizmy są nie tylko w księgach wieczystych, w systemie e-rolnik. Słyszeliście państwo o takim systemie, który tam oferuje działki KOWR-u, można sobie poszukać. Tak samo jest, kliknięcie na identyfikatorze działki przenosi nas do mapy, że widzimy, gdzie to jest. I to jest prosty mechanizm, który my jako służba geodezyjna daliśmy państwu do wykorzystania w różnych systemach, bo nie trzeba żadnych pieniędzy płacić za stworzenie tego systemu. To jest prosty link, który informatyk robi w ciągu 15 sekund, tak? Bo identyfikatorami działek wszyscy państwo się posługujecie. Tak, dziękuję bardzo i może już przejdźmy, bo ponieważ czas nas goni, do kolejnego prelegenta. Natomiast tutaj, panie prezesie, jeżeli będą, panie profesorze, jeżeli będą pewne głosy, czy my możemy właśnie wspierać w pewnych zakresach, pokazywać, że właśnie są głosy ekspertów, naukowców. Chodzi mi o to, czy pokazać, że państwa głos ma znaczenie i też mówię tutaj do internautów w pewnych takich publicznych celach po prostu. Czy możemy wspierać państwa na przykład w takich działaniach? Znaczy, jak państwo chcecie, to możecie wspierać. No w tej chwili to kluczowe jest, będzie wyrok NSA, tak? Oczywiście, bo jeżeli, no, już pomijając wyrok, tak, znaczy tutaj. No, no, proszę państwa, ja to po prostu dostaję. No, bardzo, bardzo się niekomfortowo z tym czuję, jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, że właśnie tam kupił sobie numer księgi wieczystej za 40 zł na Seszelach, czy w portalu scanner.com. Nie potrafię tego zrozumieć, a z drugiej strony jestem beneficjentem kary prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wysokości 100 000 zł za to, że prezes uważa, że numery ksiąg wieczystych są daną osobową. No, no ale tak uważa. Dobrze, to dziękuję bardzo i teraz poprosimy o zabranie głosu dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pana Juliusza Teslawa, że tak holistycznie spojrzeć na to właśnie, problem danych mieszkaniowych, jakie są potrzeby Departamentu, co możemy zmieniać. Proszę, panie dyrektorze. Dzień dobry. Słychać. Dzień dobry. Ja mam tutaj tą przyjemność, jestem na końcu też tego całego panelu i przede mną państwo mówiliście o tym, jak te dane pozyskujecie, jak, skąd je bierzecie, jak, co jest wam potrzebne. Natomiast ja reprezentuję instytucję i departament w tej instytucji, która te dane stara się analizować, wyciągać z nich wnioski i na podstawie tych wniosków tworzyć przepisy, które usprawniają funkcjonowanie systemu polskiego mieszkalnictwa.
Podstawowe źródła danych tu potwierdzą w zasadzie dzisiejszy skład naszego tego panelu, bo i są to i wyniki Narodowego Spisu Ludności, o których tu mówiliśmy, i dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. Inne dane, których korzystamy w zależności od potrzeb, czyli tego, co akurat chcemy zbadać. Co jest dla nas ważne, to to, aby te dane były zbierane i prowadzone w sposób rzetelny i wiarygodny, co jest no, niezwykle istotne, ponieważ dzisiaj dużo podmiotów w tej sferze medialnej często posługuje się danymi, często w sposób wybiórczy albo w sposób niedokładny, bez takiego szerszego spojrzenia, i przez to często ten obraz takich wyłaniający się z takich danych może być nieprawdziwy. Takie przykłady się zdarzają, takie mamy ostatnio, mieliśmy nawet w sferze medialnej, w mieszkalnictwie pojawiają się bardzo często. Musimy zawsze wtedy wrócić do tych danych zbieranych przez te rzetelne instytucje i po drugie umieć je też czytać i ocenić, bo czytanie danych to także jest bardzo ważna rzecz. Czasem jeden komponent czy jedna informacja o niczym nie świadczy, dopiero spojrzenie w kontekście innych danych, w kontekście innych zestawień pozwala ocenić, czy dane zjawisko znajduje swoje potwierdzenie w rzeczywistości, czy nie. Narodowy Spis Powszechny Ludności to jest nasze ostatnie dane, które posiadamy. Z niego wynika, że liczba mieszkań rośnie i to jest właśnie przykład tego zbierania danych, ich zestawiania w sposób, który powiedzmy przekłada się na nasze myślenie o dalszych projektach mieszkaniowych. Wskazane nasze założenie Narodowego Programu Mieszkaniowego mówi o tym, że dążymy w 2030 roku do liczby 435 mieszkań na 1000 mieszkańców i te dane z poprzednich lat pokazują, jak ta liczba rosła, ale patrzenie na te dane pokazuje też, że ten wykres stopniowo zaczyna przyspieszać, czyli co nie tylko, bo wiadomo, no liczba mieszkań rośnie, to jakby każde wybudowane mieszkanie ją powiększa, ale też pokazuje dynamikę tego wzrostu i ta dynamika, która już w 2021 jest, no te odcinki są coraz bardziej, pokazują coraz większą dynamikę, sprawia, że patrzymy na rynek mieszkaniowy z optymizmem. Tu mamy przykład także tego, jak można na te wyniki spojrzeć od strony takiej no, całościowej. Dany wynik z zestawieniu i porównanie, to są liczby mieszkań oddanych do użytkowania w poszczególnych latach, pokazuje także tą dynamikę w ostatnich 5-6 latach no, takiego dynamicznego wzrostu. Mamy pojedyncze lata wskazujące, że mieszkalnictwo i liczba tych mieszkań była rosła, ale jednak jeżeli chodzi, i ten trend zawsze był, no już od 95 roku jest stale wzwyżkowy, ale widać, że przyspiesza on na przełomie lat 2014-15 i potem w kolejnych rośnie, osiągając już rekordowe liczby. My tak naprawdę od 2019 roku, w zasadzie co roku bijemy rekord mieszkań oddanych do użytkowania po roku 1989. Wyzwaniem pozostaje oczywiście rok 1979, tak, bo to ten był rok najlepszy w ogóle w historii mieszkalnictwa, ale jeżeli chodzi już o historię Polski tej po roku 1989, to ostatnie lata biją rekord co roku. W tych wszystkich instrumentach mieszkaniowych, tu także chciałbym to Państwu pokazać, naszym zainteresowaniem najbardziej skupiają naszą uwagę mieszkania budowane dla osób, które nie mogą korzystać z rynku z uwagi na zbyt niskie dochody, przeciętne dochody, czyli mieszkania społeczne, mieszkania komunalne. To są wyniki no, tego Narodowego Programu Mieszkaniowego w różnych segmentach. One pokazują, że na koniec tego roku to jest w budowie 41, wybudowanych lub będących w budowie to jest 41 tysięcy mieszkań z kawałkiem, ale kolejny wykres pokazuje, że w 2021 roku po zmianach w ramach z tych 41 tysięcy
15 tysięcy to jest wynik zeszłoroczny. Już obecne dane obecnego roku pokazują, że także, bo mamy przecież dopiero luty za nami, to są dane na koniec lutego, pokazuje, że ten rok, żeśmy taką ustawę, dość dużą zmianę w programu przeprowadzali pod koniec 2020 roku, stąd widzimy, że też na podstawie tych danych możemy ocenić liczba 40 tysięcy mieszkań. No, nie wiem, robi albo nie robi wrażenia, natomiast wskazanie, że 15 tysięcy z tych mieszkań to jest ostatni rok i ten następny pokazuje też taki przyrost wzrostu, pozwala lepiej i rzetelniej odnosić się do potrzeb i do tego, jak postrzegany jest rynek mieszkań społecznych, komunalnych i no, tych adresowanych do osób o niższych dochodach. Obszary badawcze, które musimy i które we współpracy z instytucjami pozyskującymi te dane na pewno chcemy i pozyskiwać i są dla nas wyzwaniem, to dane dotyczące chociażby stanu technicznego budynków, rynku mieszkań na wynajem, bo tu oczywiście ten rynek jest no, w dużej mierze nierozpoznany. Pamiętajmy o tym, że mamy podmioty instytucjonalnie zajmujące się najmem i one są dla nas bardzo dobrymi partnerami zbierania danych, ale w Polsce wciąż dominujący jest ten rynek takiego najmu mieszkań prywatnych, czyli kiedy ktoś po prostu wynajmuje jedno czy drugie mieszkanie, które jest jego własnością i nie jest to żadna instytucja. Dane o tym rynku, o jego skali są dla nas niezwykle istotne. Jest też ważne, żeby je pozyskiwać w miarę szybko, bo dynamika rynku się zmienia. Co więcej, zdarzają się też sytuacje takie nagłe, jak chociażby chociażby pandemia albo to, co teraz dzieje się za naszą wschodnią granicą. One także będą wymagać naszej reakcji legislacyjnej, a ona musi być zawsze dokonywana w oparciu o dane, bo bez danych z kolei nie jesteśmy chociażby w stanie wyliczyć skutków i także finansowych dla budżetu państwa wprowadzanych rozwiązań. Chcemy także współpracować, musimy także poprawić współpracę z miastami. To o tym już państwo mówili przede mną, że pozyskiwanie tych danych od gmin, od samorządów jest kluczem do tego i szybkie pozyskiwanie tych danych, aby te nasze programy uszczelnić i ulepszyć i da bardziej odpowiadać na zapotrzebowanie samorządów. Tu też trzeba pamiętać o tym, że te dane muszą zacząć być może postrzegane przez podmioty je gromadzące jako rzecz działająca na ich korzyść. Ja powiem państwu przykład, nie będę tu się posługiwał, nie będę wskazywał, z kim była ta rozmowa, ale powiem prosty przykład. Pewien podmioty, które miały obowiązek raportować pewne dane dotyczące rynku mieszkaniowego, no wskazały, że nie robiły tego rzetelnie. No tak, był obowiązek, musiały to robić. Dokąd nie wyszło, że wynikająca z tych danych zestawienie wpływa na koszt na przykład mieszkań, które mogą potem sprzedawać. Wtedy się okazało, że jednak im bardziej te dane będą rzetelne, tym te dane pozwalają im sprzedawać mieszkania czy wykorzystać mieszkania po korzystniejszych warunkach. Więc od tego czasu bardziej no tak mamy już, to była historia z poprzednich lat, ale poprawiło się na przykład na tym odcinku, którego dotyczyła ta sytuacja. No oczywiście musimy dla nas, tak jak mówiłem, mieszkania społeczne i czas oczekiwania na budowę tych mieszkań jest także rzeczą, którą staramy się badać i w współpracy i z instytucjami zbierającymi dane, ale także i bezpośrednio z organizacjami odpowiedzialnymi za budowę tych mieszkań, za ich tworzenie. Staramy się takie dane pozyskiwać i usprawniać pozyskiwanie tych informacji. Starałem się też mówić szybciej, żeby, wiem, że już... Tak, bardzo dziękuję panie dyrektorze, ponieważ mamy duże opóźnienie, więc od razu pozwolę państwu oddać głos. Czy mają państwo pytania do pana dyrektora? Tutaj już proszę. Pan Kirejczyk, tak. Kazimierz Kirejczyk, JLL, wcześniej REAS. Ja powiem coś, czego pan dyrektor najwyraźniej się wstydził powiedzieć. I ja się tak zastanawiam, ponieważ to są najlepsze na świecie instytucje badawcze. I tak się zastanawiam, czy obszar rynku najmu jest po prostu taką białą plamą, a wszystko poza tym, czym się zajmujecie, jest badane fantastycznie? Czy to jest tak, że po prostu cała reszta świata jest taka beznadziejna? No tak mówiąc delikatnie, pół żartem. Tak, rynek najmu to jest coś, w sensie ilościowym, o czym rozumiem pan dyrektor nie mógł powiedzieć, ale nie mamy zielonego pojęcia. To znaczy to są dane
no takie bardzo, bardzo, bardzo słabe w skali kraju, a jak zejdziemy na poziom lokalny, to właściwie prawie w ogóle tych danych nie ma. No ja mówię teraz w tej chwili o liczbie, a co za tym idzie o podstawowym wskaźniku, jakim jest pustostan, prawda, który wskazuje, mierzy co na tym rynku się dzieje. A druga myśl jest taka, ponieważ notariusze nie wypełniają od 20 lat pewnych statystyk, to raport GUS-u, który się nazywa Raport o rynku nieruchomości, jest błędny, a potem ministerstwo wydaje pieniądze, żeby policzyć, jaka jest wartość rynku deweloperskiego w Polsce, i na tej podstawie ktoś będzie podejmował decyzję o składce na deweloperski fundusz gwarancyjny. To jest taki ciąg, który się gdzieś tam zaczyna na poziomie gromadzenia danych, a potem kończy się błędną polityką. I to właściwie jest komentarz, bo ja rozumiem, że to nie jest pytanie, nie ma sensu zadawanie pytania, jak to w tej chwili udoskonalić. Pomysł padł, tak? To znaczy sprawić, żeby na etapie aktu notarialnego informacja trafiała do publicznej statystyki w taki wiarygodny sposób, prawda? Dziękuję bardzo. Ja sprostuję może, bo ja się w rzeczach, którymi się zajmuję, wstydzić, nie wstydzę się mówić o tych rzeczach, więc to pierwsze moje sprostowanie. Natomiast jeśli chodzi o informacje o rynku najmu, potwierdzam, że oczywiście te dane nigdy nie będą i trudno jest zebrać dane. Tak jak zresztą mówiłem, jest to podyktowane trochę specyfiką naszego rynku, który w dużej mierze nie jest zinstytucjonalizowany. Podmiotów, które zajmują się najmem w sposób taki zawodowy, jest w Polsce wciąż bardzo mało i pracujemy nad tym i chcemy, żeby było ich tak naprawdę coraz więcej. Jest to chociażby nasz gospodarz dzisiejszy PFR Nieruchomości, który przecież właśnie działa i jest funduszem, operuje, buduje mieszkanie spółką operującą na funduszu, który jest właśnie dedykowany budowie mieszkań na wynajem. Społeczne budownictwo czynszowe to także jest sektor mieszkań na wynajem. One są u nas, no nie są rozwinięte może na wysokim poziomie, ale to, co chciałem pokazać w danych, to to, że to się zmienia, że ten ich przyrost i udział w rynku staje się coraz większy i nasze zadanie jest w to, aby to utrzymać i aby to się tak właśnie działo. Powiem tak, że często nie pomaga nam też właśnie też te zamieszania, które dzieją się w obszarze mediów. Mieliśmy chociażby ostatnio taki duży napływ informacji o tak negatywnie nacechowanych, o funduszach wykupujących mieszkania z rynku nieruchomości. Te dane się w ogóle nie potwierdzają z danych, które zbieramy. Być może są takie transakcje, ale ich skala jest śladowa, jeżeli chodzi o roczne zestawienia, a często są prezentowane w sposób no, taki alarmujący. 25 tysięcy mieszkań zostanie wykupionych przez fundusze z rynku, a potem się okazuje, że tak, ale to dotyczy wykupu na przestrzeni 10 lat, czyli w tym czasie rynek wybuduje 700 tysięcy mieszkań. Mamy pokazane, jak to chociażby manipulowanie danymi może, albo inaczej, nie przedstawianie ich bez pewnego kontekstu, może prowadzić do mylnych wniosków. My nie jesteśmy instytucją, która dane zbiera jako ministerstwo. My korzystamy z danych zbieranych od instytucji. Zbieramy je w śladowym, czy w niektórych tylko przypadkach. Najczęściej odbieramy je już od tych podmiotów, które zbierają. I tu muszę powiedzieć, że z GUS-em i z Narodowym Bankiem współpracujemy i zawsze te nasze potrzeby, które są przedstawiane, żeby uzupełnić ten katalog danych, są uwzględniane i to działa szybko, ale ja też zdajemy sobie sprawę, że często technika nie nadąża za naszymi oczekiwaniami, nie pozwala tego robić dość szybko, no bo tak jak tu zresztą też ten wątek się pojawiał, w samorządach, małych gminach trudno jest wyegzekwować szybkie zbieranie i przepływ danych w postaci elektronicznej. To się po prostu, taka jest specyfika polskiego samorządu, ale to nie tylko samorządu, po prostu naszego rynku. Jeśli chodzi o to, że my nad tym pracujemy,
pracujemy, diagnozujemy na pewno inne rzeczy. Jeśli chodzi też o poruszone tutaj kwestie składki na deweloperski fundusz gwarancyjny, zapewniam, że zostanie ona zaproponowana w sposób rzetelny. No i to tyle, jeżeli odnosząc się do wniosków, do tych pytań. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za odpowiedź. Dziękuję wszystkim państwu za... Dobrze, to takie już kończące, bo jesteśmy mocno już opóźnieni w czasie, naprawdę, natomiast wiem, że dyskusja jest bardzo burzliwa i tylko dotknęliśmy tych wszystkich tematów. Tak, ja chciałem zejść takiego poziomu mocno praktycznego, bo pana dyrektora bym zapytał kiedyś, bodaj w ustawie o ochronie praw lokatorów zapisano obowiązek raportowania czynszów, tak zwane lustro czynszowe. Czy coś się w tej sprawie w ogóle dzieje? Czy ktoś to w ogóle egzekwuje? Bo zdaje się, że takich danych kompletnie nie ma, nawet na poziomie TBS-ów czy gmin. No i drugie pytanie. Za chwilę wejdzie w życie ustawa o kredytach bez wkładu własnego. No i pewnie znowu będą kontrowersje budziły te współczynniki ceny metra kwadratowego, który będzie uprawniał do skorzystania z tego programu. Totalnie odlotowe w różnych miastach. W jednych miastach tym programem będzie objęte, nie wiem, 3% mieszkań, 2% mieszkań, a w innych na przykład 35%, bo tak sobie wojewoda ustalił wskaźnik ceny metra kwadratowego. Czy nie można tego jakoś zrobić sensowniej, a już szczególnie te dysproporcje między największymi miastami i gminami ościennymi, bo szanowni państwo, zresztą to również wynika z badań NBP-u, budownictwo mieszkaniowe przenosi się do gmin ościennych. Za chwilę w Warszawie czy we Wrocławiu podaż mieszkań już spada, we Wrocławiu w szczególności, do dramatycznego poziomu. Dlaczego? Bo ludzie kupują mieszkania za rogatkami miasta, więc te wskaźniki są po prostu kompletnie oderwane od rynku. To zacznę od końca, może w ten przykład wskaźnika odtworzenia lokalu, który jest tu podany jako ten miernik, do którego w ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym odnieśliśmy tą maksymalną cenę metra kwadratowego w mieszkaniach, jest, możemy go różnie oceniać i znamy jego mankamenty, ale jest jedynym tak naprawdę miernikiem, który pozwala w jakiś sposób ustalić tę cenę średnią w sposób rzetelny. Można oczywiście i dyskusja nad tym, aby go zastąpić innym czynnikiem, innym takim wskaźnikiem się toczy, ale znów podstawowym problemem tego wskaźnika jest to, że dane, one są zbierane rzetelnie, tylko one są często przekazywane i uwzględniane w tym wyliczeniu z opóźnieniem, a dynamika rynku i wzrost cen jest w tej chwili, kształtuje się kształtuje się i przyrost jest definiowany na poziomach kwartalnych, podczas kiedy pozyskiwanie danych, szybkość ich spływania powoduje, że tak naprawdę ten ogłaszany przez wojewodę współczynnik jest pewnie opóźniony do momentu jego ogłoszenia o więcej niż kwartał, tak mówimy to. Natomiast, i to jest problem, z którego pewne rzeczy wynikają. Albo się rynek będzie stabilizował wtedy i zwolni, wtedy to nie będzie tak odczuwalne, albo szybciej zaczną spływać dane. Wracamy do początku naszej dyskusji. To są jakby rzeczy. Wymyślenie innego wskaźnika, on byłby zupełnie przez nas, musiałby być tworzony. Też byłby w zasadzie tworzony znów o te same dane, nie wiem, bo ten wskaźnik odtworzenia lokalu jest przez wojewodę ogłaszany na podstawie pewnego asortymentu danych, które mają oddać cenę budowy metra. Zastąpilibyśmy go inną rzeczą, która do tego samego się pewnie sprowadza. Jeśli chodzi o dane dotyczące najmu, tu też, jeżeli chodzi o dane, które wpływają do nas z gmin, z samorządów, jesteśmy w stanie to dość dobrze oddać, mniej więcej, jakie są stawki czynszu, ale wiadomo, cały ten sektor najmu prywatnego nie jesteśmy w stanie na pewno wyegzekwować od osób prywatnych. Takiej armii nie mamy, żeby ani też nie jest to w żaden sposób sankcjonowane, wyegzekwować, żeby raportowali nam swoją czynsz, jaki pobierają od lokatora, któremu wynajęli mieszkanie po babci na rynku. Tego się nie da, a to wpływa, bo wiemy, że w dużych miastach. Mamy te raporty z dużych miast, które w jakiś sposób pokazują te najważniejsze miasta w rynku. One są jakimś, dają nam obraz do tego, jak to wygląda w Polsce, ale zdajemy sobie sprawę, że ten obraz nie jest dokładny, jest pewnym nie jest dokładny. Bardzo dziękuję. Pozwolą państwo, że zakończymy tę dyskusję. Tak jak spodziewaliśmy się, że oczywiście nie jesteśmy w stanie o wszystkim w ramach jednej sesji opowiedzieć czy przeanalizować. Dlatego zachęcamy do tych głosów i kontaktu również po seminarium czy do rozmów kuluarowych. A teraz zapraszam państwa na krótką przerwę.